Dobrze. Dzień dobry Państwu. Niezmiernie cieszę się, że mamy okazję się spotkać z Państwem podczas tego dzisiejszego wieczoru. Drodzy Państwo, dzisiejszym tematem będzie neomarksizm w korporacjach. A jak taki temat, to oczywiście nasi goście, którzy po raz kolejny u nas są, czyli pani Magdalena Ziętek-Wielomska oraz pan profesor Adam Wielomski. Takim punktem wyjścia do naszej dzisiejszej dyskusji jest ta oto książka napisana przez pana profesora, chociaż tam jest w tej książce, jak państwo zobaczą, pewien projekt, który na początku był i rozszedł się na dwa projekty, więc to zachęcam dowiedzieć się, o co chodzi, czytając. Natomiast punktem wyjścia jest Sojusz ekstremów w epoce globalizacji. To książka, która pokazuje nam pewną historię oraz pewien sposób działania właśnie związany, chociaż pod tym sojuszem kryje się bardzo mocno właśnie też ten neomarksizm. Drodzy Państwo, to nasze dzisiejsze spotkanie oczywiście odbywa się w kawiarni Jagere Kontra na Chłodnej 2/18. Nasze dzisiejsze spotkanie transmitowane jest jak zwykle przez telewizję EWTN. Ja tu, drodzy Państwo, widzę, mam podgląd do osób, które też z nami są. W związku z tym, jeśli pojawią się jakieś pytania, zachęcam do tego, żeby zadać je na naszym czacie. Będzie nam bardzo miło, jeżeli Państwo się włączą. Państwa, którzy tu jesteście również w sali w Agere Kontra, serdecznie zapraszam również, żeby się włączyć. W drugiej części naszej rozmowy będzie czas na to, żebyśmy mogli razem porozmawiać. Będę wdzięczny wtedy o zadanie pytań do naszych gości. Drodzy Państwo, cieszę się, że widzimy się po raz kolejny. To w ogóle pierwsze słowa, które chciałem powiedzieć, bo te nasze spotkania rzeczywiście mają taki charakter naukowy, to bym za bardzo powiedział, popularno-naukowy, ale dają nam możliwość zrozumienia pewnej historii myśli ekonomicznej, historii myśli filozoficznej, aż do tych ekstremów, które nas otaczają. W związku z tym, ponieważ będziemy rozmawiali o neomarksizmie, to na samym początku poprosiłbym Państwa, żebyście powiedzieli, co się pod tym słowem kryje, bo samo słowo neomarksizm, co też w książce jest bardzo mocno opisane, mylnie może być identyfikowane z nowym marksizmem, ale co w tym nowym marksizmie jest, to czasami nie jest łatwe. I jak właśnie on się różni od tego tradycyjnego marksizmu? To bardzo proszę, to pan może, profesor. Może ja zacznę, dlatego że ja tę książkę napisałem i pisząc książkę zacząłem od zdefiniowania pewnych pojęć, którymi się będę posługiwał, dlatego że dotyczy to zresztą zarówno neomarksizmu, jak i neoliberalizmu. Są to pojęcia obiegowe i nie tylko polskie, ale międzynarodowe. U niektórych mają charakter sympatyczny, u innych pejoratywny. No i jak to się wtedy zawsze zwykle dzieje, pojęciom tym nadawane są różne znaczenia i czasami można dojść do wniosku, że ludzie z sobą dyskutują, debatują, używają tych samych słów, a mówią jakby dwoma różnymi językami. Dlatego ja zamiast powiedzieć, co to jest w ogóle neomarksizm, może odpowiem, co rozumiem w swojej książce pod pojęciem neomarksizm. Neomarksizm, czyli po polsku mówiąc nowy marksizm, jest to nurt, który się ukształtował w okresie, zaczął się kształtować w okresie międzywojennym, ale jakby jego apogeum wpływów to są czasy późniejsze, lata 60., 70. i współczesne. I to przede wszystkim na Zachodzie, a wcale nie w Związku Radzieckim. Jest to nurt, który odwołuje się do pojęć, symboli, idei starego marksizmu, czyli tego symbolizowanego przez Karola Marksa czy przez Włodzimierza Ilicza Lenina, który jednakże z tym klasycznym marksizmem tak naprawdę niewiele ma wspólnego, a przynajmniej ci klasyczni marksiści jak Marx i Lenin to pewnie by się przewrócili w grobach, gdyby zobaczyli, kto się na nich powołuje. Otóż marksizm klasyczny jest to koncepcja, ja nie będę jej w tej chwili charakteryzował, no bo to cały wykład można by na ten temat zrobić, która zakładała, że w wyniku najprawdopodobniej rewolucji musi dojść do likwidacji własności prywatnej. I teraz ta własność prywatna miała zostać
zniesiona poprzez uspołecznienie i wszystko miało być wspólne. Tak było u samego Marksa, jakby źródło, można powiedzieć, u źródła. Lub też, jak to powiedział Lenin i wprowadził w życie, wchodzi o zniesienie własności prywatnej poprzez jej upaństwowienie, czyli wprowadzenie własności państwowej i wszystko miało być państwowe. I to jest jakby no, główne założenie marksizmu. Neomarksizm jest to kierunek, który ukształtował się w wyniku doświadczenia rewolucji radzieckiej na Zachodzie, krytycznego doświadczenia, kiedy to wielu marksistów, szczególnie z tak zwanej szkoły frankfurskiej w Niemczech, o której się bardzo często mówi, doszli do wniosku, że rewolucja październikowa się nie udała. To znaczy, udała się, bo partie leninowskie objęły władzę. Ale miało nastąpić wyzwolenie człowieka, jego emancypacja, wolność i tak dalej. No i patrząc na Związek Radziecki, tak trochę tego nie widzieli, mówiąc bardzo delikatnie. Znaczy mieli świadomość na Zachodzie żyjąc, że Związek Radziecki to jest gigantyczne więzienie, gdzie żadnej wolności nie ma. Nawet jeśli tak nie za bardzo chcieli to wprost o tym pisać, ale to było widać, że oni sobie zdają mniej więcej sprawę z tego, jak to wygląda. I w takiej sytuacji zaczęli się zastanawiać nad takim problemem, którym się bardzo często zastanawiają rewolucjoniści. Czy rewolucja się nie udała dlatego, że ludzie zawiedli? Czy też w naszych ideach i naszych poglądach zawierał się jakiś błąd? I neomarksiści doszli do wniosku, że zniesienie własności prywatnej, a w praktyce jej upaństwowienie stworzyło podstawy do systemu, który dzisiaj określamy mianem totalitarnego, czyli systemu, w którym państwo zarządza wszystkim, jest właścicielem wszystkich dóbr, a więc de facto staje się również właścicielem wszystkich ludzi. Ponieważ ludzie są zależni od tego państwa minimum ekonomicznie w 100%, a za zależnością ekonomiczną, jak się buntują, pojawia się opresyjna władza polityczna, typu polityczno-milicyjnego. Dlatego też neomarksiści doszli do wniosku, że nie, taka rewolucja nas nie interesuje i zaczęli się zastanawiać, czy na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych ma szansę wybuchnąć inna rewolucja marksistowska, która tym razem się uda. No i patrząc na zachodni proletariat, szczególnie powojenny, doszli do wniosku, że impet rewolucyjny tego proletariatu spadł. Dlaczego? Dlatego, że jak mówił Marx, proletariat musi być tak biedny, że nie będzie miał nic do stracenia, to zrobi rewolucję. A jak coś będzie miał, to się będzie bał strat. To jest troszeczkę jak w takim kawale, ja pamiętam jeszcze z czasów Związku Radzieckiego i osoby starsze na sali też może ten kawał pamiętają, jak Iwana chciano zapisać do kołchozu. I Iwan powiedział, że oczywiście się zgadza. A krowę oddasz do kołchozu? Oddam. A konia? Oddam. A kurę? Nie. A dlaczego kury nie oddasz? Bo mam. I oni doszli do wniosku, że generalnie ludzie, którzy coś mają, nie chcą rewolucji komunistycznej, rewolucji tej w starym marksistowskim stylu. Dlatego też uznali, że robotnicy, oglądali szczególnie tych robotników amerykańskich, bo większość z nich wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, zobaczyli, zaczynają się rozbijać samochodami, zaczynają posiadać pralki automatyczne, telewizory, jeździć na wakacje i tak dalej, i tak dalej. No i zadali sobie pytanie, czy ci ludzie się nadają do rewolucji. I odpowiedzieli sobie, nie nadają się do rewolucji. Innymi słowy, rewolucji takiej marksistowskiej nie będzie, bo już nie ma kto jej zrobić. I to jest prawdopodobnie prawda. Jak to powiedział mój kolega neomarksista, gdybym znalazł podmiot, który może ją zrobić, natychmiast napisałbym o tym książkę, a nie napisałem. Dlatego, że tego podmiotu nie ma. I w takiej sytuacji neomarksiści, posługując się aparatem pojęciowym marksizmu, całą tą metodologią, materializmem historycznym, ideologią, bazą, nadbudową, wartością dodatkową i tak dalej, zaczęli opisywać świat kapitalistycznego triumfu
nad którym boleli, ale nie widzieli dla niego alternatywy, zaczęli go krytykować przede wszystkim z punktu widzenia kultury, całej tego takiego procesu, który oni określali alienacji, czyli człowiek jako dodatek do maszyny, zaczęli krytykować z pozycji również freudowskich, kapitalizm jako tam zahamowania seksualne, prawda, i tak dalej, czyli innymi słowy, pogodzili się tak naprawdę z tym, że kapitalizm zwyciężył i jest i będzie wielka własność prywatna, szczególnie własność wielkich korporacji. I stwierdzili, że rewolucję należy ograniczyć do kultury, czyli to, co się dzisiaj nazywa trochę niezręcznie ideologią LGBT, feminizm, czy wszystkie, prawda, te elementy właśnie kontrkulturowe, i tak naprawdę neomarksizm stał się ruchem kultury, krytyki kultury mieszczańskiej, burżuazyjnej, ale z uznaniem własności prywatnej. A ponieważ neomarksiści, jak każdy marksista, najbardziej nie lubił tak zwanego burżua, czyli klasy średniej i nawet tych robotników wzbogaconych, to marzyła im się ta wizja, żeby ta własność była jak najmniej rozdzielona pomiędzy ludzi. I doszli ostatecznie do wniosku, że ideałem to by było, jakby było kilka wielkich korporacji, które będą miały całą własność i reszta ludzi od tych korporacji zależna, a oni będą na tym całym elemencie ludzkim przeprowadzali rewolucję kulturowo-obyczajową. I to jest właśnie neomarksizm. On się różni tym od marksizmu, że nie postuluje zniesienia własności prywatnej, ponieważ uznaje ją jako fakt istniejący i większość tych neomarksistów współczesnych, jak się tak na nich patrzy, tam w czasach studenckich, to tam, prawda, manifestacje, strajki i tak dalej, a potem są pracownikami tych wielkich korporacji. Ale równocześnie te wielkie korporacje mają tam swoich pracowników posyłać, prawda, na marsze równości, mają sponsorować różnego rodzaju akcje afirmacyjne, jak to się dzisiaj nazywa, i tak dalej, czyli kultura tradycyjna mieszczańska ma być zniesiona i przy okazji również oni bardzo nie lubią tej klasy średniej posiadającej, tych właścicieli, ktoś ma swój dom, mieszkanie, samochód, nie. Chodzi o to, żeby to było jak najbardziej, jak najmniejsza liczba ludzi była kulturowo uburżuazyjniona, ja? Czyli można powiedzieć, preferują tak naprawdę pracownika najemnego, który nic nie ma, jest zadłużony w banku i krytykuje burżuazyjną kulturę związaną z tą bankowością, bo w tym banku jest uwiązany, przyczepiony, prawda, i od tego banku zależny. Także na tym polega neomarksizm. Ja go uważam za, z punktu widzenia marksizmu tradycyjnego, za absolutną kapitulację. No bo miało nie być własności prywatnej, a teraz się nagle okazuje, że jest. I Marx, gdyby to zobaczył, powiedziałby, że to nie są żadni marksiści, oni się mogą posługiwać moimi książkami, pokazywać moje zdjęcia, używać mojego aparatu pojęciowego, ale marksizm to nie jest, bo jest kapitał. Został pan w kapitał. Książce nawet jeszcze mocniej mówi, posługując się trochę niczym, Marx umarł. Tak, Marx umarł, tak. Pani Magdaleno, to w takim razie jakie mogą być potencjalne skutki, te negatywne tego neomarksizmu? Bo właściwie, no za to dużo mówić, no nie jest wcale tak bardzo źle. No ten socjalizm pomaga ludziom, socjal pomaga ludziom, bo socjalizm to trochę inaczej. Socjal pomaga ludziom. Możemy sobie kupić, jak jest ten bardzo znany film z Miltonem Friedmanem, który trzyma ołówek w ręku, chociaż to jest efekt globalizmu, gdzie mówi o tym, że to jest fragment kauczuku, tu jest fragment metalu, to jest prawdopodobnie z Ameryki Południowej, z dalekiej Azji, i dzięki temu możemy kupić ołówek za, nie wiem, 2-3 złote, a jakbyśmy chcieli go zrobić samemu, byśmy wydali fortunę. To może wcale ten neomarksizm nie jest taki właściwie zły dla rynku pracy i przedsiębiorczości. Problem z neomarksizmem jest taki, że w gruncie rzeczy zaciera się granica między marksizmem, liberalizmem, a nawet swego rodzaju konserwatyzmem. Bo oczywiście neomarksizm jeszcze połączony jest z neoliberalizmem i jeszcze z ideologią neokonserwatywną stworzoną w Stanach Zjednoczonych w latach 70. I w gruncie rzeczy, jak popatrzymy na te trzy ideologie, neokonserwatyzm, neoliberalizm, neomarksizm, to tak naprawdę są to trzy strony tego samego fenomenu.
fenomenu, tego samego modelu, tylko jakby można powiedzieć trzy twarze w zależności od odbiorcy, prawda? Każdy może dostać jakąś tam swoją twarz. I to jest kwestia tego, co się za tym projektem kryje, bo cały projekt został stworzony w Stanach mniej więcej właśnie na przełomie lat 60. i 70. I generalnie idea była taka, żeby wynarodowić ludzi, jakby zniszczyć granice między państwami narodowymi, a państwa narodowe ściśle były związane właśnie z tą burżuazją. Musimy to dobrze rozumieć, że idea państwa narodowego, tego XIX-wiecznego, ściśle była związana właśnie z burżuazją. Burżuazja miała zarówno prawa polityczne, to był ten liberalizm polityczny, prawda? Oni sobie wywalczyli te prawa polityczne, czyli współudział w rządzeniu państwem, oraz prawa gospodarcze, wolności gospodarcze. I to był właśnie świat państw narodowych i silna pozycja burżuazji. I po 45 roku zaczyna się rzeczywiście, można powiedzieć, takie niszczenie tej właśnie całej burżuazji, czyli i niszczenie państw narodowych, i jednocześnie niszczenie tej średniej i małej własności. I w to miejsce wchodzą wielkie globalne korporacje, które krok po kroku budują swój stan posiadania, osłabiając granice między państwami, osłabiając tą tożsamość narodową, czy w ogóle jakąkolwiek tożsamość lokalną ludzi. I w gruncie rzeczy na końcu jakby nie wiadomo, czy to jest liberalizm, bo mamy do czynienia z takim internacjonalizmem liberalnym, właśnie takim kosmopolityzmem bankierów, przedsiębiorców, gdzie chodzi o to, żeby ten kapitał po całym świecie płynął, ludzie za tą pracą też cały świat przemierzali, żeby nie byli związani z żadną właśnie kulturą narodową, z żadnym miejscem, najlepiej z żadną religią, bo wtedy też, nie wiem, katolik pojedzie do Indii, tam się szybko odnajdzie, z Indii pojedzie do Chin i tam się odnajdzie, więc jakby ludzie mają być totalnie bez tożsamości. Ale jednocześnie, jak popatrzymy na drugą stronę medalu, no to też właśnie jak żywo przypomina to pewien ideał marksistowski, prawda? Też kosmopolityzm, też można powiedzieć proletaryzacja, ponieważ ci ludzie nie mają swojej, większość ludzi nie ma własności, nie ma swoich własnych firm, są tylko robotnikami, takimi pracownikami najemnymi. No i właśnie po tym świecie krążą. Więc to jest właśnie ten problem, czy to jest marksizm, czy to jest liberalizm. A jeszcze jak popatrzymy właśnie na neokonserwatyzm, czyli chociażby właśnie to, co prezentował Reagan i Margaret Thatcher, to znowu sprzedano to katolikom, że esencją katolicyzmu, esencją prawicowości jest wolny rynek, prawda? Jakby lewica to marksizm, więc wolny rynek to prawica, a prawica to katolicyzm i generalnie wielu katolików to kupiło, że esencją bycia katolikiem jest bycie za wolnym rynkiem. Więc stworzono jakiś taki konglomerat i teraz można godzinami dyskutować, czy to jest marksizm, liberalizm, konserwatyzm, czy co. Ale Watykan też się włączył bardzo mocno w tego typu jakby podsumowania i relacje tworzenia. Dokładnie, a w szczególności tutaj znana już Państwu inicjatywa kapitalizmu inkluzywnego, prawda, firmowana przez Rothschildów, nomen omen, która jednocześnie ma służyć ubogim, prawda? Czyli jakby i socjalizm, i kapitalizm, i konserwatyzm w jednej pigułce. Ale właśnie chodzi o to, jaki za tym się kryje model, prawda? Czyli kryje się model tych wielkich korporacji, które mają być totalnie ponadnarodowe, tego proletariatu gdzieś tam krążącego po całym świecie bez jakiejkolwiek tożsamości. No i jakby idea jest taka, że ta własność korporacyjna to jest taka niby własność prywatna, ale ona też właściwie nie jest do końca prywatna, bo tam jakby też nie ma, można powiedzieć, tak jak powiedzmy w tym XIX wieku było wiadomo, kto jest właścicielem fabryki, prawda? Ci wielcy kapitaliści działali też pod swoim własnym nazwiskiem. Te firmy jeszcze noszą ich nazwiska, prawda? Gdzieś tam, nie wiem, Siemens, Krupp i jakieś tam, nie wiem, Rockefeller i tak dalej. Znamy te nazwiska. Natomiast w tych czasach to tam właściwie rządzą menedżerowie, są akcjonariusze, często gdzieś zupełnie anonimowi, jakieś fundusze inwestycyjne. I właściwie też na końcu nie wiadomo, kto jest tu właścicielem. Często ten akcjonariusz może być i po stronie, nie wiem, i tego pracownika, bo, nie wiem, menedżerowie kupują akcje, więc powstaje jakaś taka magma. I
Co jest moim zdaniem największym problemem i to jest coś, o czym już mówiono 100 lat temu. O tym mówił już mój ulubiony pisarz angielski Chesterton, o tym mówił także nasz Doboszyński, czyli zanika w ogóle idea odpowiedzialności. Nikt nie jest za nic odpowiedzialny. Właściciele nie są odpowiedzialni, bo właściwie nie wiadomo czasem do końca, kto jest właścicielem. Pracownik nie czuje się za nic odpowiedzialny. Ta firma dziś tu jest, jutro już może jej tu nie być, prawda? Nie jest w żaden sposób związana z lokalną społecznością. Może uznać, że biznes się nie opłaca, zwija się, zostają puste hale, przenosi się gdzieś indziej. Czyli właśnie totalny brak odpowiedzialności, totalne rozmycie. I na końcu mamy do czynienia właśnie z takim społeczeństwem, w którym nikt nie czuje się za nic odpowiedzialny. I moim zdaniem to, co jest bardzo mocno związane z ideą własności prywatnej, co jest esencją właśnie tej własności prywatnej, to jest powiązanie odpowiedzialności z własnością. Jeśli jestem właścicielem, to czuję się odpowiedzialny, bo muszę dbać, muszę myśleć o przyszłości. Jeśli jestem osobą działającą w jakimś lokalnym środowisku, to muszę gdzieś dbać o te swoje relacje z tym środowiskiem, prawda? Czyli własność jest ściśle związana z odpowiedzialnością i moim zdaniem właśnie ten problem tego całego modelu na końcu prowadzi do właśnie takiego społeczeństwa ludzi kompletnie nieodpowiedzialnych. Wszyscy chcą jak najwięcej zarobić, żeby móc jak najwięcej wydać, żeby jak najwięcej cieszyć się życiem. Albo ci, którzy są bardzo bogaci, żeby mieć jeszcze więcej władzy, bo oni już tego nawet nie są w stanie przejeść. I to jest jakiś taki, właśnie z tego powstaje to społeczeństwo właśnie jakichś takich ludzi bez właściwości, z którym mamy w tej chwili na Zachodzie do czynienia, prawda? Jak popatrzymy na ten ideał XIX-wieczny, tych mieszczan, dla których ten pieniądz niemalże stawał się Bogiem, prawda? Gdzieś jest sporo jakiejś różnej, nie wiem, literatury XIX-wiecznej na ten temat. Ta krytyka tej burżuazji też w wielu punktach była słuszna, prawda? Ta ich obsesja na punkcie zarabiania, ale to byli ludzie, którzy pracowali. Oni mieli swoje cele, własnymi rękami pracowali, budowali, mieli rzeczywiście jakieś poczucie dumy z tego i jakiś po prostu związek z realnym światem. A w tej chwili właśnie przez to jakieś takie rozmywanie tego całego układu, to jakby ludzie też tracą kontakt z realnością. To wszystko staje się właśnie jakieś takie nierealne, jakieś takie wirtualne. I moim zdaniem to, co się działo w tych ostatnich 3 latach, że tak powiem, nie używając pewnych określeń, w tych ostatnich latach, które się tak zaczęły w 2020 roku, to, że pewne rzeczy tak jakby łatwo poszły, to był to właśnie ten mechanizm, jakby społeczeństwo straciło na czymś kontrolę. Tam już coś poszło, ktoś rzucił jakąś ideę, jak mamy ten kryzys rozwiązywać. Od samego początku było wiadomo, w jakim kierunku będzie szło rozwiązanie tego kryzysu i ponieważ już właśnie dominuje ta wielka własność, dominują ci ludzie, którzy nie mają swojej własności, a żyją właśnie w jakimś takim matriksie, w jakiejś takiej magmie, to pewne rzeczy bardzo szybko poszły, bo już nie było oporu, bo już nie było tych jakichś takich miejsc oporu. I tutaj znowu wrócę do myśli Adama Doboszyńskiego z jego książki Ekonomia Miłosierdzia, w ogóle sam tytuł, prawda? Ekonomia Miłosierdzia, czyli gdzie ekonomia jest powiązana z etyką, że właśnie tam, gdzie jest własność rozdrobniona, gdzie jest wielu różnych małych właścicieli, nie da się stworzyć takiego modelu, jak on tam nazywa, powiedzmy, takiego zmilitaryzowanego, prawda, że jak jest wielki kapitał, to wielki kapitał można z dnia na dzień na coś przestawić. Wielki kapitał jest taki właśnie mobilny i jeśli centrum postanowi, że teraz robimy to, wielki kapitał jest w stanie bardzo szybko się przestawić. Jak mamy wielu, wielu przedsiębiorców, to musimy ich przekonać, musimy z każdym porozmawiać, pertraktować, jakieś negocjacje prowadzić, więc robienie takich właśnie odgórnych, można powiedzieć, mobilizacji jest znacznie trudniejsze.
ale to też daje nam większą gwarancję, że nie dojdzie do pewnych nadużyć, do których moim zdaniem w ciągu tych 3 lat doszło. Więc tak silna centralizacja władzy i kapitału bez połączenia jej z jakąkolwiek odpowiedzialnością, bo ten kapitał i ta władza właśnie nie wiadomo, kto za nią stoi, w czyim jest ręku i nie ponosi przed nikim odpowiedzialności i to może mieć naprawdę bardzo, bardzo tragiczne skutki. Ja czytając tą książkę zacząłem się zastanawiać nad takim w ogóle globalnym spojrzeniem na ten problem. Mam tam myśli nie globalnym z całego świata, ale takim w pewnym etapie mojej edukacji, jak pamiętam, jak poszedłem na SGH, no wiadomo, to szkoła, gdzie ta myśl ekonomiczna jest związana z Keynesem, taka bardzo jest, bym powiedział, wręcz marksistowska jeszcze. No i my, jak żeśmy rozmawiali w wielu, wielu miejscach, no to właśnie a to ktoś był związany z Kolibrem, ktoś z wiedeńską szkołą ekonomii, właśnie z Misesem, ktoś podrzucił jedną książkę, Milton Friedman, Chicago Boys i tak by ten cały wolny rynek nam się kreował jako coś takiego rzeczywiście wyjątkowego. I czytając pana profesora książkę, Mises był konserwatywnym liberałem. Moglibyśmy tak to nazwać z takiego naszego polskiego punktu widzenia, bo pan tutaj jakby mówił, że on się może troszkę różnić, to spojrzenie amerykańskie, zresztą z wielu rejonów świata, no ale mówimy z takiego polskiego. Był wrogiem interwencjonizmu, obrońcą wolnego rynku. Czy patrząc się z punktu widzenia tych działań, tych neomarksistowskich dzisiaj, myśli pan, że jego poglądy mogły się przyczynić tego trochę ojca tej nowej drogi liberalizmu do tego, że ten neomarksizm dzisiaj rzeczywiście potrafi się bardzo mocno rozwijać? Tak, i to jest jakby no główna teza tej książki, że jest sojusz ekstremów, czyli sojusz pomiędzy zwolennikami drogi Misesa i Hayeka z jednej strony, czyli tych neoliberałów, a z drugiej strony właśnie neomarksistów. Dlatego, że myślę, że warto by w takiej sytuacji, ponieważ mówiłem, co to jest neomarksizm, zdefiniować neoliberalizm i wtedy nam to wyjdzie, co ich łączy. Liberalizm. Neo. Neo, tak. I co, właśnie, na czym polega to wspólne łączące neo? My sobie bardzo często dzisiaj nie zdajemy sprawy z tego, ja zresztą powiem szczerze, zdałem sobie sprawę z tego pisząc tą książkę dopiero, a w końcu jestem zawodowym historykiem doktryn, że my bardzo często dzisiaj nie rozumiemy, jak funkcjonował i jak myśleli liberałowie w XIX wieku. Dlatego, że słyszymy Adam Smith, wolność, wolność, wolny rynek, niewidzialna wolna ręka rynku. Oni wszyscy to powtarzali za Smithem. Ale jest pewien element, który charakteryzował XIX-wieczny liberalizm. On był bardzo silnie złączony z ideą państwa narodowego. Dlaczego był silnie połączony? Dlatego, że odwoływał się do klasy społecznej, zwanej przez marksistów burżuazją, która nie była jeszcze tą wielką burżuazją, tymi wielkimi transnarodowymi korporacjami, tylko ta burżuazja to były miliony ludzi posiadających sklepiki, warsztaciki, fabryczki i tak dalej. Mali przedsiębiorcy, MŚP takie typowe. Tacy jak pan na przykład, tak. To jest typowy właśnie liberalny burżuła, przynajmniej jeśli chodzi o warstwę społeczną, bo nie mówię o poglądach, z XIX wieku. I taki liberalny burżuła oczekiwał od państwa narodowego, którego był obywatelem i kto, co sobie bardzo cenił, ponieważ wtedy dopiero nadawano ludziom powszechne prawa wyborcze, bardzo oczekiwał od tego państwa silnego protekcjonizmu ekonomicznego. Dlatego też wszystkie liberalne państwa XIX wieku równocześnie uprawiały protekcjonizm ekonomiczny, czyli przede wszystkim protekcjonizm celny. Nawet Anglia, którą się przedstawia jako och, Anglia, wolny rynek, Smith, to będzie prawda i tak dalej. Ale ta Anglia uprawiała protekcjonizm celny w tej gałęzi gospodarczej, której była słaba. Zboże, czy w ogóle produkty rolne. Tutaj protekcjonizm celny był. Ponieważ Francja nie miała silnego przemysłu takiego, powiedzmy, metalurgicznego i włókienniczego jak Anglia, to uprawiała protekcjonizm celny w
tej gałęzi, ale nie uprawiała na przykład w rolnictwie, bo tutaj Francuzi dominowali w Europie. Innymi słowy, każdy ten taki liberalny burżuła oczekiwał od tego, oczekiwał od swojego narodowego państwa i w tym sensie był, można powiedzieć, ekonomicznym nacjonalistą, że będzie broniło jego interesów i tłumaczył, że jeśli ja utrzymam swoją fabrykę na przykład przed importem tanich angielskich towarów z mojej gałęzi, no to wtedy zatrudniam tutaj 15 osób, one będą miały pracę. Jak moja fabryka zbankrutuje, to znaczy, że gdzieś tam 15 osób ma pracę w Anglii, w to miejsce. Czyli każde z tych państw liberalnych w XIX wieku równocześnie było państwem narodowym i broniło swoich narodowych gospodarek. I cecha charakterystyczna ówczesnej ekonomii. Tam nie ma tych wielkich międzynarodowych firm. To są wszystko firmy narodowe, zwykle rodzinne, o czym Magda mówiła, stąd mają bardzo często nazwy od prawda, nazwisk rodzin. Właściwie dzisiaj to chyba jeszcze tylko zostało tak naprawdę ta pamięć o tym gdzieś tam w przemyśle motoryzacyjnym, bo zostały te marki, prawda? Aczkolwiek już zwykle też należy to do kilku spożywczym koncernów. Też Ferrero jakieś tam, prawda, we Włoszech, no trochę... Tak, zostało jeszcze tego troszkę. I neoliberalizm charakteryzuje się tym, on się pojawia w latach 70., a mianowicie chęcią powrotu do klasycznego liberalizmu XIX wieku, który nie był chęcią powrotu do liberalizmu klasycznego. Dlaczego? Ponieważ nie było tam tego elementu ochrony własnej gospodarki narodowej. Dlaczego? Dlatego, że Mises i Hayek byli, chociaż się do tego nie przyznawali, ideologami wielkich amerykańskich korporacji, które zrobiły się takie wielkie, że musiały znaleźć sobie nowe rynki poza Stanami Zjednoczonymi. I żeby znaleźć te nowe rynki, musiały znieść wszystkie granice celne i elementy protekcjonistyczne i stworzyć wolny rynek światowy. I to jest neoliberalizm. To jest rynek, na którym nie dominują już drobne, nazwijmy to drobne przedsiębiorstwa czy średnie przedsiębiorstwa w granicach państwa narodowego, tylko dominują, jak to się tak ładnie nazywa, transnarodowe korporacje, które mają często budżety większe niż państwa. I te międzynarodowe korporacje głoszą, że narody, państwa narodowe to przeszłość, bo z tym się wiążą granice celne, różnice w rozwiązaniach prawnych, inne prawo gospodarcze, inne prawo podatkowe, innego rodzaju sposób naliczania podatków, inne prawo administracyjne itd., itd. Uniemożliwia to, jak to się dzisiaj ładnie nazywa, swobodny przepływ kapitału po całym świecie i tak zwanego kapitału, jak to neomarksiści używają pojęcia koczowniczego, który gdzieś tam na giełdach tylko, prawda, funkcjonuje i tak naprawdę tego nie ma poza liczbami w komputerach. I neoliberalizm charakteryzuje się właśnie w praktyce zwycięstwem tego kapitału spekulacyjnego na giełdach, którego nikt nie widział tak naprawdę na oczy, i tymi transnarodowymi korporacjami, które torują dla swoich interesów, likwidują państwa narodowe. I tu się właśnie bierze sojusz ekstremów. Dlaczego? Dlatego, że liberalizm miał zawsze bardzo kiepską ideologię dla przeciętnego człowieka. To znaczy ta ideologia tej nieograniczonej wolności, kosmopolityzmu, ta neoliberalna, ona nie przemawia do normalnych ludzi. I tutaj potrzebni byli neomarksiści, którzy zaczęli tłumaczyć, a oni siedzieli na amerykańskich uczelniach, szczególnie na wszystkich naukach społecznych, socjologiach i tak dalej, siedzieli i tłumaczyli, że narody to fałszywa świadomość klasowa. Państwo narodowe to nadbudowa do fałszywej świadomości, prawda, związanej z burżuazją nacjonalistyczną, prawda, i tak dalej. I nauczali tego. Co więcej, w Polsce tak nie jest, to nie jest Marx tak odbierany, ale z masy literatury światowej, jak się na przykład wejdzie w popularną wyszukiwarkę taką JSTOR i się wpisze Marx i globalizm, na przykład po angielsku, to wyskakują masa tekstów na temat Marx jako ojciec globalizmu. Dlaczego? Bo Marx właśnie twierdził, że żeby zwyciężyła rewolucja komunistyczna, kapitalizm musi opanować cały świat i wszystko musi urynkowić. I wtedy dopiero będzie możliwa rewolucja. Oczywiście neomarksiści, o czym żeśmy sobie mówili na początku, oni już wiedzą, że tej rewolucji nie będzie. Oni już to wiedzą.
ale została i ta nienawiść do narodów, nacjonalizmu. Bardzo często zresztą są to osoby, których żydowskiego pochodzenia, których krewni gdzieś tam zginęli w czasie II wojny światowej z rąk hitlerowców, więc oni jakby nienawidzą wszystkiego, co się kojarzy z nacjonalizmem, bo im się to kojarzy od razu z prześladowaniami, antysemityzmem i tak dalej, państwo narodowe to antysemityzm. Dlatego oni stali się uniwersyteckimi i dziennikarskimi ideologami agendy neoliberalnej. Neoliberalizm mówi, handel potrzebuje znieść granice narodowe. No ale to przekonuje to państwo, że wielka korporacja amerykańska potrzebuje znieść granice narodowe, to Polska ma protekcjonizm i ochronę swojego rynku? Nie mówi to do nas nic. Ale jak państwa dzieci na uniwersytecie złapie profesor neomarksista i będzie opowiadał o tym, że to fałszywa świadomość, prawda, i tak dalej, że wszyscy ludzie są braćmi, prawda, i tak dalej, internacjonalizm, prawda, szlachetne wielkie idee, pacyfizm, nie będzie więcej wojen i tak dalej, na młodych ludzi to działa. Tak. I w kulturze też w sumie, jak posłuchamy piosenki Johna Lennona, no to przecież piękna pieśń o miłości, którą niesie, prawda? Zgadza się. I dlatego neomarksiści zawarli swojego rodzaju, ja to opisuję, sojusz z neoliberałami. Neoliberałowie, mówiąc wprost, finansują całe te przedsięwzięcia. Te wszystkie ich fundacje, prawda, myśloczołgi, jak to mawia moja żona, czyli think tanki, prawda, no bo to znaczy po polsku dosłownie. Ja zresztą daję przykład tutaj w książce krytyki politycznej. O, krytyka polityczna jest na tyle uczciwa, że co roku na swojej stronie internetowej publikuje listę donatorów. Warto tam sobie zobaczyć tą listę donatorów. Są wielkie korporacje. I nazwiska. I nazwiska, tak. I teraz jest pytanie, czy wielkie światowe korporacje dają pieniądze organizacji, która uchodzi w Polsce za neomarksistowską? No to tak, albo ci kapitaliści są nienormalni, to jest oczywiście zawsze jest taka możliwość, taki wariant, zgłupieli. Wszyscy po kolei, bo to nie jeden, tylko wielu, albo mają w tym interes. Ponieważ wszyscy wiedzą, i neomarksiści też, że rewolucji komunistycznej żadnej nie będzie, więc został interes taki, że głoszą ten zniesienie narodów, państw narodowych jako reakcyjnych przeżytków. I tutaj nagle przychodzą różne, prawda, fundacje, różnych tam Boszów, nie, Soroszów i tak dalej, i na to dają pieniądze. Dlatego, że to oznacza, że będzie rynek światowy. Będzie jedno państwo światowe, jedna gospodarka światowa, jeden rynek światowy, jeden system podatkowy światowy, jedno prawo gospodarcze, jedno prawo pracy światowe i tak dalej. I nagle się okazało, że oba ekstrema odnalazły się świetnie, że to można współpracować. Tak. I to jest jakby główny temat tej książki, bo on pokazuje, że liberałowie w pewnym momencie, czy właśnie wielkie firmy tak naprawdę, znalazły wspólny język. To jest coś, co na przykład Januszowi Korwin-Mikkemu nie mieści się w głowie. Tak. Bo on zakłada, że wielkie firmy bronią własności prywatnej przed marksistami. A potem się dziwi, jak mu wielka firma za obronę wolnego rynku zawiesiła konto na Facebooku. Tak, wielka korporacja. Jest to dla niego niezrozumiałe, jak to wielka korporacja mogła zawiesić konto na Facebooku jemu, który broni własności prywatnej jako najświętszej przed wszystkimi możliwymi podatkami, socjalistami, feministkami i kim tam jeszczekolwiek. Tak, a czy słyszeliście państwo, żeby Facebook czy któraś z tych wielkich korporacji medialnych zawiesiła konta neomarksistom? Ja też jakoś nie słyszę, żeby pozawieszała. Ale tym, którzy głoszą wolny rynek, nagle się okazuje, że można zawiesić, no bo nie pasują do tej agendy neomarksistowskiej. Bo można powiedzieć tak, mówiąc po marksistowsku, bazę ekonomiczną tego systemu stanowią transgraniczne wielkie korporacje, czyli neoliberalizm. Nadbudowę ideologiczną, czyli ideologię, dają neomarksiści. I tak ten system ma funkcjonować i w tej chwili go jakby oglądamy. W jaki sposób on w tej chwili obejmuje świat. Pani Magdaleno, czy właściwie taki przeciętny Kowalski, Sztreker, Bielomski, ktokolwiek nie jest, idzie do sklepu, otacza się wokół nas na świecie, jest w stanie zobaczyć, że rzeczywiście, kiedy wejdzie na jakiś poziom inteligencji, rozumie pewne działania,
to jest w stanie zobaczyć, to rzeczywiście te korporacje specjalnie nami manipulują. W ten sposób, ja nie mówię o zysku, bo że reklama zadziała, to jest oczywiste, ale mam na myśli, że starają się dla osiągnięcia swoich interesów wprowadzać pewną ideologię, która no, przebija się potem coraz bardziej no i wpływa bezpośrednio na tego konsumenta. No jest to na pewno bardzo trudne, żeby to dostrzec, dlatego że system rzeczywiście jest bardzo dobrze skonstruowany, a związane z tym było także niszczenie prawdziwej edukacji, prawda? Jak popatrzymy na tą rewolucję 68 roku, dzieci kwiaty i hipisi, to mamy potem cały, można powiedzieć, marsz właśnie tej agendy przez uniwersytety, którego skutkiem było obniżanie poziomu uniwersytetów, w szczególności jeśli chodzi o humanistykę, w szczególności jeśli chodzi o nauki społeczne, gdzie nauka była coraz bardziej zastępowana przez ideologię, prawda, przez indoktrynację. I to samo dotyczy szkół na poziomie podstawowym i na poziomie średnim, gdzie zaczęto wprowadzać nowy model edukacji, która ma na celu wychowanie pracowników i konsumentów. Zasadniczo celem szkoły stało się nie właśnie tak, jak to był ten wcześniejszy ideał, stworzenie osoby samodzielnie myślącej, mającej ogólną wiedzę, będącej w stanie właśnie gdzieś tam krytycznie myśleć, analizować. No taka była idea tej, nie wiem, edukacji klasycznej i szkoły, którą ja jeszcze pamiętam, powiedzmy w tym PRL-u, wiadomo, że to już były jakieś takie cienie tego prawdziwego szkolnictwa, ale jednak pewna idea była, prawda, takiego ogólnego wykształcenia, ogólnej wiedzy i jakiegoś tam samodzielnego myślenia. I też sposób uczenia był taki i sposób sprawdzania wiedzy. No, nie było czegoś takiego jak testy, prawda. Pisaliśmy eseje, trzeba było się pewnych rzeczy uczyć na pamięć. Były pewne formy no, pisania rozprawek, prawda, czyli udowodnij jakąś tezę, dlaczego twoim zdaniem coś, czyli to wymagało pewnego aktywnego myślenia. I potem wjechała zupełnie nowa koncepcja, która już na Zachodzie pojawiła się oczywiście właśnie dużo wcześniej, w latach 70., czyli dosłownie fabrykowania ludzi, którzy się będą nadawać do pracy w korporacjach, firmach, w administracji, czyli ludzi, którzy potrafią wykonywać zadania, które im są z góry polecone i oczywiście do tego świetnie nadają się testy, prawda? Bo to chodzi o to, żeby wykuć się pewnej wiedzy i umieć niemalże mechanicznie odpowiadać, najlepiej bez namysłu, najlepiej bez w ogóle wnikania, o co chodzi. No i mamy już społeczeństwo składające się, przynajmniej to młodsze pokolenie na Zachodzie już, to już jest zupełnie inaczej, właśnie ludzi, którzy przeszli taką edukację i którzy autentycznie, moim zdaniem, w dużej mierze są niezdolni do tego, żeby zrozumieć właśnie ten system. Bo to jest takie odcinanie wiedzy z poziomu strategicznego. Stąd wyrzucono filozofię, w szczególności tą filozofię klasyczną, wyrzucono logikę, matematyka często jest gdzieś tam okrajana, psychologia prawie w ogóle nie weszła do szkół, tylko w jakichś tam specjalnych programach, a jeśli to też na jakimś takim podstawowym poziomie, czyli mają... Też spada zasób słów, które ludzie posiadają, prawda? Tutaj prowadzi się badania, iloma słowami ludzie się posługują, to też jest coraz niższy poziom. A jeśli ktoś nie zna pewnych słów, to nawet nie jest w stanie dostrzec pewnych zjawisk, więc nie jest w stanie nawet połapać się, że w rzeczywistości ma z czymś do czynienia, bo nawet tych słów nie zna, prawda? Więc na tym polegała ta cała perfidia, że po tej rewolucji takiej kulturowej wprowadzono nowy model edukacji na uniwersytetach i w szkołach, którego skutkiem są właśnie społeczeństwo składające się z ludzi, którzy już nawet nie są w stanie pewnych rzeczy zrozumieć, nazwać po imieniu, a którym cały czas się podprogowo mówi, jesteś wolny, myślisz krytycznie, myślisz samodzielnie, ale jednocześnie podsuwa się, że jeśli masz taki i taki pogląd, to znaczy, że myślisz samodzielnie, prawda? To jest właśnie ta perfidia.
To jest ta niesamowita technika, która niesamowicie skutecznie działa. Że jeśli myślisz tak i tak, to znaczy, że myślisz krytycznie. A tamci, którzy myślą tak i tak, to nie myślą krytycznie, to nie myślą samodzielnie, oni ulegają określonym autorytetom. To perfekcyjnie działa. Pamiętam, jak ze swoim znajomym rozmawiałem, który prowadzi szkołę właśnie w Warszawie, katolicką, i opowiadał, jak to wygląda w szkołach żydowskich. No to tam, kiedy przychodzi tam mały Icek do rabina, to pyta się go rabin, czy Bóg istnieje? No istnieje. No to udowodni. A myślę, że każdy z nas pamięta, jak zdawał komunię czy bierzmowanie, jakie u nas jest pytanie, kim jest Bóg? Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Bez żadnej refleksji nad tym zdaniem. To nawet w sensie Kościół poszedł dokładnie za tym samym modelem, prawda, działania. Zgadza się, to dokładnie tak jest. I właśnie jeszcze do tego doszły te nowoczesne metody manipulacji i daje to taki efekt. Tutaj Adam często przywołuje taką strategię propagandową Unii Wolności, tak? To może powiesz. Tak. A to lata temu, jak jeszcze była Unia Demokratyczna, czy Unia Wolności, już nie pamiętam. Unia Wolności, tak. Było jakieś takie monstrum, pamiętacie może państwo. Oni właśnie stworzyli cały taki wizerunek, że inteligent głosuje na Unię Wolności. Dzięki czemu na Unię Wolności głosowali inteligenci pół, a nawet ćwierć, żeby być całymi. I pamiętam, że był taki właśnie rysunek satyryczny gdzieś, jak się spotykają jacyś ludzie, jedni państwo z drugim państwem, jedni mówią do drugich tak. Czy państwo również zaliczają się do elity intelektualnej naszego miasteczka? Czy są państwo członkami UW? Tak. Dzisiaj w tej chwili TVN świetnie realizuje tą formułę, że ludzie wykształceni, inteligencja ogląda TVN i myśli jak TVN, i jeżeli się myśli to, co TVN, to znaczy, że się myśli samodzielnie, nawet jeśli jest to powtarzane. Ja pamiętam, znam taką osobę, która właśnie myśli samodzielnie oglądając TVN, i w pewnym momencie oświadczyła mi ta osoba, że Robert Biedroń to symbol modernizacji Polski. Po czym ugryzła się w język, tak, bo zrozumiała, że myśli tak bardzo samodzielnie, że powtórzyła za stacją, którą ciągle ogląda. To jest bardzo ciekawe sformułowanie. Może w niektórych kwestiach tak jest, ale to panie profesorze, jak pan już dotknął tego elementu polityki czy takiego naszego polskiego podejścia, to jak się popatrzymy na polską scenę polityczną? Zresztą w ogóle niedługo mamy wybory, więc to może nam trochę pomóc odnaleźć się na naszej arenie, prawda, którą mamy. Mamy partie, które bezpośrednio mówią o swoim podejściu do wolnego rynku, mamy partie socjalistyczne, socjaldemokratyczne, no i dwie główne partie, które są miksem wielu idei, które w nich są. Czy tak naprawdę możemy powiedzieć, że te partie również, mam tu na myśli te dwie największe, PiS i PO, czy one wpisują się w swoim działaniu w neomarksizm? A to może mówmy całą scenę polityczną z tej perspektywy. Dobrze. Tak. Z punktu widzenia... Nie wiem, czy chyba partii jest zarejestrowanych teraz, ale w Polsce nie, 80... Mówimy o tych siedem komitetów, no ale tych największych parlamentarnych. Ja powiem tak, zaczynając od lewej strony. Jeśli mamy w Polsce lewicę, co ona ma wspólnego z ludźmi ubogimi, wykluczonymi? Nie mam zielonego pojęcia. Dla mnie symbolem lewicy polskiej jest Ryszard Kalisz, który podjeżdża na marsze pierwszomajowe swoim Jaguarem i jak go dziennikarze złapali, że parkuje trzy ulice dalej, żeby go nie było widać, i potem idzie krzyczeć, prawda, o ludziach biednych. W Polsce, znaczy ja powiem tak, ja Ryszarda Kalisza osobiście tam kiedyś poznałem, uważam go za osobę niezwykle przesympatyczną, która absolutnie nie wierzy w to, co głosi. Tak, dlatego jest sympatyczny. Znaczy sympatyczność polega na tym, że są ludzie, którzy nie wierzą w co głoszą i udają, że jest inaczej, a on specjalnie nie udaje. To jest dla jaj głoszone. Tak, to jest polityka, kariera i tak dalej, dlatego ja go lubię. W Polsce lewica zupełnie nie jest czymś takim, co za okresu komuny nazywano lewicą społeczną. Czyli zajmująca się problemami biednych ludzi, wykluczonych, samotnych matek, bezrobotnymi i tak dalej. W Polsce to jest właśnie czysty neomarksizm.
To znaczy jest to lewica, która się całkowicie pogodziła z kapitalizmem. Są to ludzie, którzy zarabiają statystycznie znacznie więcej niż przeciętny Polak, tak? I którzy interesują się takimi problemami jak feminizm, aborcja, równouprawnienie mniejszości seksualnych, strajk kobiet, prawda, i tak dalej. Generalnie osoby... Wykluczenie kościoła. Tak, antyklerykalizm i tak dalej, klimat, tak, wegetarianizm i tak dalej. Generalnie ludzie biedni, czyli tradycyjny elektorat lewicy, kompletnie nie jest zainteresowany tymi problemami. Powiedzmy sobie to szczerze, to jest skierowane do elektoratu dobrze zarabiającego, głównie menedżerów różnych firm i tak dalej. To jest właśnie typowy produkt neomarksizmu, zresztą wyżywiony w znacznym stopniu, powiedzmy sobie szczerze, przez zachodnie, głównie niemieckie fundacje lewicowe, które ten razem ze swoimi pieniędzmi ten model przyniosły. Trawestując klasyka neoliberalizmu, czyli Janusza Korwin-Mikke, można powiedzieć, akceptując pieniądze państwowych niemieckich fundacji, akceptujesz niemiecki nos. Tak. Z drugiej strony, teraz tak, idąc dalej. Te największe partie, o które pan pyta. Ciekawe, jaka będzie druga na lewicy, którą pan profesor wymieni. Druga na lewicy, którą wymienię, najbardziej na lewo z tych wszystkich partii, no to w moim przekonaniu jest Trzecia Droga. Tak. Trzecia droga, tak, która... Która część, która noga tej trzeciej drogi. Znaczy ja zakładam... Bo tam są dwie partie, które powiedziały, że po wyborach i tak będą oddzielnie tak zagłosowały. Tak, tak. Ich programy są to stosunkowo znaczy, troszkę różne. Tak, znaczy ja nie wiem, czy tam w ogóle jest wspólny program, więc nie za bardzo wiem, co tutaj omawiać. Jest tak, ciężko jest omawiać coś, co nie ma programu. Jeszcze kolega Dziambor tam do tego. No i pan Ryszard Petru też. I Ryszard Petru jest tak, że to Dziambor i Petru to jest oczywiście neoliberalizm, można powiedzieć, tak? Ale nie wiem, czy jest to nurt dominujący, bo jest to po prostu partia stworzona, taka bym powiedział, jako rezerwowa platforma. Jeśli chodzi o platformę, to ja bym powiedział tak, nie wiem, czy państwo jeszcze pamiętacie, że ta partia w swoim pierwszym programie, mi się to jeszcze udało znaleźć w internecie, na stronie internetowej jakiś czas temu, jakiejś lokalnej struktury w jednym miejscu w internecie, w swoim pierwszym programie odwoływała się do nauczania Jana Pawła II. Tak. Jakiś tam był katolicyzm łagiewnicki, nie wiem, czy państwo pamiętacie, posłowie Platformy. Ale to chyba jeszcze są w ogóle te w założeniach, to na stronie internetowej można znaleźć, że dla... Tylko teraz musiałbym dokładnie, ale pamiętam, że sprawdzałem przy którymś spotkaniu i tam dokładnie cały czas i widnieje, bo to jest w tym jak się nazywa, dokument założycielski partii. Tak, tak. I tam tak, jest takie tak, zdanie, że absolutnie ono cały czas tak, funkcjonuje. Tak, Jan Paweł II tam był, tak, ale jeżeli chodzi, ja bym powiedział tak, z jednej strony młodsze pokolenie platformiarskie, na czele tutaj z prezydentem Warszawy, no to zdecydowanie reprezentuje neomarksizm ten cały, prawda, aktywiszcze słynne, tak, tak. Ale pan prezydent też wprost mówi, że jest katolikiem na spotkaniach. No, ale neomarksista może być z każdą rzeczą. Ale pan prezydent Trzaskowski. Ale pan prezydent Trzaskowski również twierdzi, że wyznaje Boga Spinozy, czyli jest panteistą. Jednocześnie. Tak. To jest typowe, jest wszystkim. Tak. Znaczy jego pamiętam program właśnie taki no Warszawy miasta rozrywkowego, prawda, walki o klimat, marszów równości i tak dalej, jest typowy postulatem neomarksistowskim. On absolutnie nie jest żadnym socjalistą, jest przy tym ekonomicznym liberałem i to jest jakby klasyczny sojusz ekstremów. Bo Donald Tusk kiedyś w moim przekonaniu prezentował zdecydowanie bardziej umiarkowany program. Wizyta w Brukseli paroletnia źle mu zrobiła. Oderwał się od elektoratu swojego, tych wszystkich starszych pań podskakujących. Jakoś nie wyobrażam ich sobie tam popierających LGBT i tak dalej. Moim zdaniem to jest oderwanie się zupełnie od własnego elektoratu. Jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to tutaj tendencji tych neomarksistowskich nie ma. Są tendencje te globalistyczno-neoliberalne i moim zdaniem na czele ich stoi premier Mateusz Morawiecki. Tej tendencji globalistyczno-neoliberalnej. Oczywiście on też jest wszystkim i każdą rzeczą, prawda? On jest i katolikiem i spotyka się z Hararim, jak pamiętacie państwo na słynnym zdjęciu, także ten. No i wreszcie mamy Konfederację, gdzie bardzo silne są trendy neoliberalne.
I tam zresztą... Też Konfederacja też jest pewnym konglomeratem, tak, prawda? Zgadza się. Zauważyłem, wiem od różnych znajomych z Konfederacji, że trwa w tej chwili tam spór dotyczący tego, bo oni też zauważyli, że te wielkie korporacje międzynarodowe to wcale nie jest wzór upragnionego kapitalizmu, o którym oni głosili, tylko że one są powiązane z całą tą ideologią neomarksistowską i tak dalej, że te wielkie korporacje, to powiedzmy sobie szczerze, korporacje cyfrowe im dały popalić. Wszystkie Facebooki, Twittery, YouTube i tak dalej, tak. Bo na początku twierdzili, że prywatny właściciel ma prawo skasować każde treści każdego, no bo to prywatne. No ale jak zaczęli prywatny właściciel głównie ich kasować, to szybko zmienili zdanie. Pierwszym był redaktor Tomasz Zomer, redaktor Najwyższego Czasu, któremu wszystkie YouTube, Facebooki i tak dalej zaczęły kasować Google, po wszystko. Kolei wszystko, tak. Aż po służby specjalne. Aż po służby specjalne i teraz już twierdzi, że coś trzeba z tym fantem zrobić. Zresztą inni politycy Konfederacji też to ten i w tej chwili ukuto tam taki fajny termin, bo to trzeba było wszystko wytłumaczyć w kategoriach liberalnych, że istnieje socjalizm korporacyjny. Czyli wielkie korporacje, ich dominację nazwano socjalizmem i dlatego teraz można już to zwalczać. Bo to już nie jest rynek w tym momencie, się przestał być rynek. Wiem, że tam są jakby dwie frakcje, to znaczy jest jedna frakcja, która właśnie głosi prywatny może wszystko i druga frakcja, która już na tyle została popanowana na wszystkich mediach społecznościowych należących do tych wielkich korporacji, że stwierdziła, że państwo to jednak ma jakąś rolę w tym, aby chronić. Dlatego, że ja państwu zwrócę uwagę, bardzo prosty przykład dam. Dajmy na to, nagrywamy teraz dla EWTN. EWTN tam ma pewnie ileś tysięcy filmów na YouTubie. I wyobraźcie sobie państwo, że EWTN, jutro rano właściciel EWTN-u się budzi, włącza telefon czy komputer i patrzy, EWTN-u nie ma. I liberałowie przez dłuższy czas twierdzili, że no było to na prywatnym tym, więc nie ma problemu. Ale pojawia się pytanie, na tym prywatnym nośniku znajdowały się setki, tysiące moich filmów, które mi skasowano. Czy przypadkiem nie jest to naruszenie mojej własności? Jeżeli taki YouTube na przykład, czy jakaś inna ten, nie chce naszego kanału, powinien mi przysłać w formie przepisanej prawnie, czyli zawiadomić skutecznie, jak się to w polskim prawie nazywać, listem poleconym, że w ciągu na przykład miesiąca chce zamknąć mój kanał, bo mu się nie podobają moje treści i dostaje miesiąc czasu na zgranie sobie wszystkich filmów i przeniesienie ich na inny kanał. Jeśli oni to skasują z dnia na dzień, to jest po prostu zniszczenie cudzego mienia, bo w końcu film jest mieniem, tyle że wirtualnym, ale jest jak najbardziej mieniem. Jeżeli jest prawo autorskie, które chroni wirtualne treści, to również jest prawo własności chroniące wirtualne treści. Dlatego tutaj już nastąpił, bym powiedział, że to kolegi Mencena ostatnio profil na Instagramie z 340 tysiącami obserwujących skasowano. Tak, to jest proste pytanie zresztą, wprost. Czy w czasie kampanii wyborczej takie działania po prostu nie stanowią naruszenie prawa, również w tej postaci, że wpływają na kampanię wyborczą. No w Stanach Zjednoczonych przecież Trumpa, też tak było, tak, prawda? Tak, Trumpa, prawda, skasowanie Twittera. I w moim przekonaniu jest to zdecydowanie wpływa na kampanię wyborczą i powinno być ścigane choćby z ustawy o ordynacji wyborczej po prostu. I od tego kto ma ścigać? Od tego jest aparat państwa, żeby stał na straży przed, nazwijmy to wprost, tyranią wielkich korporacji. Jak się państwo obudzicie i następnego dnia nie będzie EWTN-u, to już wiecie dlaczego. Tak. EWTN ma trochę inne umocowanie, bo jest w Stanach i już było kilka razy takie sytuacje, ale może tak, no nie wiadomo, wszystko się może zmienić. Ale to się różne rzeczy mogą zdarzyć. Ja miałem takiego kolegę, który prowadził kanał na YouTubie, który został mu skasowany za nieodpowiednie tam treści i tak dalej. I tam oprócz tego na tak zwanym PayPalu ludzie mu wpłacali pieniądze. Więc ponieważ mu ten kanał skasowali, to chciał wypłacić te pieniądze z PayPala. Nie, powiedzieli mu, ponieważ pan umieszczał nieodpowiednie treści na YouTubie. I takie proste pytania, co ma jedno z drugim? Tak, to jest na takiej zasadzie, że nie wiem, pożyczyłem panu pieniądze, pan pożyczył mi pieniądze i potem stwierdzę, że a ponieważ pan bije żonę, to ja panu nie zwrócę. Trochę tak jest w wypadku sytuacji z Rosją. To znaczy? No, że na przykład Rosja zaatakowała Ukrainę, a ma u nas jakieś swoje
nie wiem, dobra oligarchów, tak, to my teraz blokujemy. No bo to jest prywatna własność osób, które... To jest podobne, tak, tak. Tylko że no, mogą się, Rosja się na przykład może gdzieś tam po sądach międzynarodowych, prawda, czy ci obywatele, a żeby się na przykład z takimi mediami wielkimi korporacyjnymi sądzić, można na przykład tylko w Kalifornii. I teraz jak nie skasowano kanał, państwo sobie wyobraźcie, że będę się sądził w Kalifornii. No, wynajmę prawnika w Kalifornii, prawda, żeby mi przywrócił kanał na YouTube i tak dalej. No jest to oczywiście, jest to sytuacja, w której nie ma równości stron. Absolutnie i zdecydowanie nie ma równości stron. Także i tutaj musi w takim przypadku ingerować państwo. Pierwszym państwem, które ingerowało w tego typu problemy, nie wiem czy państwo wiecie, jest państwo Izraela, gdzie sądy uznały, że mają prawo bronić swoich obywateli przed tyranią wielkich korporacji cyfrowych i wymusiły. A w jaki sposób wymusić? Groźbą, że usługi tejże wielkiej korporacji na terenie państwa zostaną wyłączone. Tak, po prostu. I tyle. I natychmiast nastąpiło co? Odbanowanie, prawda, kanałów, ponieważ się okazało, że to już byłyby zbyt wielkie straty. Czyli państwo, jeśli chce, to może. Na przykład ja uważam, że problemem państwa polskiego jest to, że nie chce i że państwo polskie nawet sobie nie wyobraża, żeby mogło. Tak. No ja, wyobraźmy sobie na przykład premiera Morawieckiego, który grozi wielkim korporacjom cyfrowym, że wyłączymy te korporacje na terenie Polski na przykład na 48 godzin, ponieważ zablokowały niezgodnie z polskim prawem cenzurę stosując na przykład 13 kanałów. Wyobraźcie sobie państwo coś takiego? Może jakby to był jego kanał, to by trochę inaczej postąpił. Jakby to był jego kanał, to by go nikt nie zablokował, bo on nie miałby kontrowersyjnych treści. Tak, z punktu widzenia wielkich korporacji. I ma chyba kuzynkę, która pracuje dla Google'a, czy jakieś inne... Pracowała chyba, już chyba nie. Tak, tak. Albo może zna dobrego prawnika w Kalifornii. Drodzy państwo, zanim oddam państwu głos, jeżeli pojawi się jakieś pytanie, to poproszę o podniesienie ręki. Ja skieruję pytanie do pani Magdaleny, ale jak pani Magdalena będzie odpowiadała, to będę wdzięczny za podniesienie ręki, to ja od razu będę wiedział, kogo z państwa wskazać do następnego pytania. Pani Magdaleno, no mówimy o sytuacji obecnej. Tutaj nawet powiedzieliśmy o sytuacji obecnej w Polsce, prawda? Ale jak popatrzymy się na skalę globalną, rzeczywiście to bardzo szybko wszystko przyspieszyło, szczególnie ten i korporacjonizm, który nastąpił, ten pewnie czat cały proces związany z inteligencją tą wirtualną, sztuczną inteligencją. Jak pani myśli, w którą stronę to wszystko dąży? W sensie, w jaki sposób ten neomarksizm, neoliberalizm w połączeniu, w którą stronę chcą, do czego oni chcą finalnie doprowadzić? Znaczy to, do czego chcą doprowadzić, no to widać, prawda? Czyli tutaj generalnie chodzi o stworzenie społeczeństwa totalnie kontrolowanego i rządzonego przez technikę, którą ktoś będzie zarządzał. Czyli tak jak pisze Schwab, że ten, kto będzie miał prawa administratora sieci, no to będzie miał niesamowitą władzę. Więc chodzi o to, żeby ta garstka najbogatszych, która kontroluje ten cały system finansowy, technologiczny, żeby rzeczywiście stworzyć świat, w którym ludzie będą już tak zniewoleni i uzależnieni, prawda, od tego systemu, że rzeczywiście no, będą jak takie zwierzątka w klatkach, posłuszne, wytresowane i nawet do głowy im nie przyjdzie, żeby się zbuntować. To jest ten ich ideał. To widać w tych wszystkich filmach science fiction. Tam się ciągle gdzieś tam przewija ten sam motyw, prawda? I to jest też zawsze pytanie, czy te filmy mają na celu nas ostrzec, czy te filmy nas w gruncie rzeczy programują, prawda? Nas oswajają z pewną ideą i nie wiem, my zasysamy te obrazy, boimy się ich, a więc one już gdzieś tam w naszych głowach żyją. Tu pewnie, może to zależy od określonego reżysera, może jedno i drugie, to już jest jakaś tam kwestia otwarta, więc ten kierunek jest jasny. Kwestia jest tego rodzaju, czy to się może udać i moim zdaniem to jest niemożliwe na końcu, bo ten system zaczyna zjadać sam siebie. On zaczyna, jakby on już wyprodukował pokolenie, które jest do niczego niezdolne.
To jest, mamy już do czynienia z pokoleniem, które staje się niezdolne... Ale mówimy o całym świecie, czy mówimy o tym... świecie zachodnim, o tym świecie, gdzie już jakby ten projekt rzeczywiście jest taki zaawansowany, prawda? Ja mieszkałam kilkanaście lat w Niemczech, więc tam już to widziałam na własne oczy, w międzyczasie niestety, ale już jakby dobiliśmy do tego, to już, już wiele nie... albo inaczej nawet, to jest bardziej dramatyczne, bo to bardzo jakieś takie przyspieszone jest, tam to trochę zajęło więcej czasu. Więc przez to bardziej jakieś to jest takie namacalne i trudne do przetrawienia, ale ze strony pracodawców, albo inaczej pracodawcy, nawet te korporacje mają coraz większy problem z rekrutacją ludzi, ponieważ wiedzą, że ci ludzie się naprawdę często do niczego nie nadają. Może dlatego stworzyli właśnie tą sztuczną inteligencję? Tak, jakby to jest takie, można powiedzieć, błędne koło, prawda? Bo rzeczywiście w tych odtwórczych kwestiach, tam gdzie naprawdę chodzi o to, żeby wykuć się czegoś na pamięć, działać tylko i wyłącznie według pewnych procedur, stosować pewne procedury, nie myśleć samodzielnie, nie podejmować samodzielnie decyzji, to naprawdę jest pytanie, po co jest człowiek. W tym momencie sztuczna inteligencja wydaje się rzeczywiście być lepszym rozwiązaniem, bo przetworzy więcej informacji i jeszcze ma mniejszy potencjał pomyłki. Kwestia jest tego rodzaju, czy ten świat może tak funkcjonować, że nie będzie podmiotów, które będą brały odpowiedzialność, bo sztuczna inteligencja żadnej odpowiedzialności za nic nie weźmie. Ona po prostu jak maszyna funkcjonuje, owszem się uczy, ale jednak według pewnych algorytmów. I wszyscy naukowcy z prawdziwego zdarzenia, którzy zajmują się filozofią i właśnie neurologią, czy jakoś tak pracują interdyscyplinarnie, mówią wprost, no ludzki mózg no, nieskończenie w ogóle no, przewyższa właśnie jakiekolwiek komputery i sztuczną inteligencję. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przetworzyć tyle informacji, ale wykonujemy po prostu operacje innego typu, prawda, których żadna maszyna nie jest w stanie wykonać. W dodatku jest cały fenomen intuicji, prawda, którego nauka nie jest w stanie złamać. Czym jest intuicja? Że wiele rzeczy czujemy, prawda, że przeczuwamy, wyczuwamy, działamy na oko. Tutaj praktyka czyni mistrza, prawda? Ktoś ma większe doświadczenie, więc pewne rzeczy lepiej robi, bo czuje, bo widzi, prawda? Żadna maszyna tego nie zrobi. Więc moim zdaniem, z punktu widzenia filozofa, to jest projekt, który zeżre sam siebie, ponieważ nawet jak tych ludzi się wyeliminuje, ta sztuczna inteligencja będzie tym zarządzać, no ale jakby po co, prawda? Po co? No jakby pojawia się pytanie, po co ma to wszystko funkcjonować, jak po co tych ludzi trzymać, a jak po co tych ludzi trzymać, to po co to wszystko produkować, kto ma to odbierać? To się staje jakąś taką pułapką moim zdaniem i ja uważam, że ten projekt na końcu w jakimś sensie jest w stanie zaorać samego siebie, jak to się teraz mówi, ale nawet już widać tę logikę takiego samozniszczenia w kontekście już tej czystej rewolucji, bo rewolucja też już dochodzi do samego końca, można powiedzieć do ściany, bo w tej chwili jesteśmy w ostatnim etapie rewolucji, czyli emancypacji spod władzy języka, ponieważ język to jest także opresja. Ponieważ język jest wytworem społecznym, jest czymś, co nam się narzuca, prawda? Bo jako dzieci nie mamy wolności, że sobie będziemy mówić tak, a nie inaczej. Jak wymawiamy pewne słowa inaczej, przeinaczamy je, to nas rodzice strofują, prawda? Nie mów tak, trzeba mówić tak. W szkole potem jest tak samo, jeśli nie wiem, na wypracowaniu się przekręci jakieś słowo, to jest traktowane jako błąd, prawda? Czyli straszliwa tresura, straszliwa opresja, straszliwy rygor. Jesteśmy zniewoleni przez język, prawda? To jest ten etap rewolucji. Więc co się zaczyna robić? No właśnie ci rewolucjoniści zaczynają sobie tworzyć własne słowa, jak chociażby to aktywiszcze, prawda? Nie aktywista, nie aktywistka, tylko aktywiszcze, prawda? No, z punktu widzenia poprawności językowej, no błąd, prawda? Takiego słowa nie ma i na każdej, nie wiem, jakimś wypracowaniu to byłoby jako błąd, prawda? Ocena niżej. Ukreskowiczem i zawsze wszystko piszę przez ukreskowane i jak ktoś będzie kazał pisać inaczej, to jest dyskryminacja. Dyskryminacja i opresja, prawda? I tak, dyktatura i totalitaryzm i potrzebna jest wolność. I w tej chwili jesteśmy na tym etapie, wchodzimy w ten etap właśnie tej rewolucji i prawdopodobnie też ten walec będzie musiał przejść, bo odnoszę wrażenie, że jednak jakby są ludzie, którzy są w stanie zawczasu pewne rzeczy zrozumieć i nie muszą ich przeżywać, żeby je zrozumieć, ale niestety
niestety chyba większość tak ma, że musi je przeżyć na własnej skórze, żeby zrozumieć. I po to one się muszą zadziać, żeby ileś osób to zrozumiało. I tak samo właśnie z tą rewolucją, teraz tą językową. Bo jakby do czego to na końcu doprowadzi, jak każdy zacznie sobie używać własnego języka? No każdy ma już swoją własną prawdę, ma już własne dobro, a na końcu będzie miał jeszcze własny język. Czym to się skończy? No, że się nie dogadają, prawda? Jakby każde spotkanie rewolucjonistów będzie się musiało rozpocząć od uzgodnienia wspólnych terminów, od uzgodnienia, co ja rozumiem pod danym słowem, żeby się w ogóle porozumieć. Jak już się ustali te wszystkie, jakiś konsens językowy, bo trzeba będzie stworzyć pewien konsens językowy, to myślę, że jak się ten konsens językowy ustali, to już nie będzie siły i czasu na rewolucję, prawda? Czyli pani właściwie wierzy taką sytuację, że my budujemy wieżę Babel i za chwilę niewidzialna ręka Pana Boga poplącze nam języki i nie będziemy się z sobą w stanie komunikować. To nawet chyba już żadna jakby interwencja z zewnątrz nie jest potrzebna, to jest tak logika. W cudzysłowie. Tak, jakby my się sami unicestwiamy właśnie. Chodzi o to, że tutaj jest właśnie ta idea tej kary Bożej, to właściwie to jest skutek własnych decyzji, prawda? I dlatego ja uważam, że dochodzimy autentycznie do jakiejś ściany i prawdopodobnie to zderzenie z rzeczywistością no, wymusi refleksję, prawda? Jakby wymusi refleksję na dotyczącą gdzieś zupełnie podstawowych kwestii, którymi filozofowie zajmują się od tam prawie 3000 lat, czyli kwestia właśnie, nie wiem, stosunek wolność a prawo, wolność a społeczeństwo, prawda? Jakby gdzie się kończy moja wolność, gdzie się zaczyna mój obowiązek i powinność. Te pytania, które fascynowały do tej pory filozofów, moim zdaniem nagle staną się kwestiami życiowymi po prostu. Jakby przeciętny człowiek będzie musiał się z tymi pytaniami zmierzyć, bo już nie będzie żadnych gotowych odpowiedzi i nagle się okaże, że totalna wolność kończy się chaosem, czyli że jednak w społeczeństwie jakieś reguły muszą być i pojawią się pytanie, to po co własność, po co odpowiedzialność, na bazie jakich wartości jesteśmy w stanie razem funkcjonować i moim zdaniem taki czas takiej refleksji gdzieś tam się zbliża i to już się dzieje, prawda? Bo jakby ten czas, który się tam dział od 2020 roku, to jest czas, w którym rzeczywiście jakby trochę tak społeczeństwo się dzieli. Jakaś następuje trochę taka, jakaś taka segregacja, nawet nie wiem jak to nazwać. Taka, nawet nie wiem, czy to jest polaryzacja, bo to jest tak jakby rozchodzenie się ścieżek. Jakby część idzie w jedną stronę, a część idzie zupełnie w inną stronę. Jakby zaczynają się... indywiduum takie. Nawet nie, jakby wytwarzają się pewne równoległe rzeczywistości ludzi. Jedna rzeczywistość to są ludzie, którzy są rzeczywiście totalnie podpięci pod ten system, jakby idą razem z tym systemem, idą na zatracenie razem z tym systemem, bo na końcu naprawdę to się rozpadnie. I jest część osób, która postanowiła świadomie z tego wysiąść. Jakby świadomie się zorientowała, że ten pociąg, jakby on gdzieś tam w przepaść zmierza i że to się na końcu no, źle skończy i zupełnie samodzielnie, dobrowolnie, świadomie postanowiła, to ja już nie chcę tym podróżować, prawda? Tym pociągiem już nie. I szukają możliwości, żeby z tego wysiąść, co oczywiście nie jest zawsze proste i najpierw pojawia się pytanie jak, prawda? Jak tak, żyć, jak inaczej. Pani wypowiedzi już pewna teza, że to jest złe. Dlaczego? Bo właśnie na końcu doprowadzi no, do tego powstania... Ale dla przeciętnego takiego człowieka, dla nas, dlaczego ten rozpędzony pociąg? Bo jeżeli mamy mieć zapewniony nasz byt na podstawowym poziomie, nie będziemy musieli walczyć między sobą, nie będziemy musieli myśleć o każdej z tych rzeczy, które wokół nas są. Inteligencja, sztuczna technologia pozwoli nam, że nie będziemy musieli realizować tych wszystkich działań, które wokół nas są. Może pralki zaczną same chodzić do szafy, brać brudne ubrania. No mnóstwo rzeczy. Mm-hmm. To przecież nam ułatwi tak naprawdę życie. Podstawowe wynagrodzenie będziemy mieli tylko za to, że będziemy siedzieli w domu. To czy to jest złe?
Powiem tak, to jest właśnie kwestia pewnego wyboru życiowego, bo może być tak, że są ludzie, którym autentycznie będzie to odpowiadać i one naprawdę będą żyć jak te zwierzątka, totalnie zależne od swoich panów, także egzystencjalnie, jakby pan będzie decydował także, czy oni w ogóle żyją, prawda? Jak pan zdecyduje, że zwierzątko się znudziło albo zwierzątko za dużo kosztuje, zwierzątko choruje, zwierzątko trzeba karmić i zwierzątko już jest do niczego niepotrzebne, no to będzie jakaś eutanazja czy jakiś inny sposób i zwierzątka pójdą do utylizacji, prawda? Ale zwierzątko może być do samego końca szczęśliwe i ja uważam, że ludzie są dorośli i gdzieś tam ponoszą skutki swoich wyborów. I ja jestem właśnie ostatnią osobą, która chce kogokolwiek ratować. Ja uważam, że ludzie są dorośli i trzeba mówić pewne rzeczy, jakby komunikować też, chociaż ja głównie mówię dla tych ludzi, którzy jakby już czują, że z ich punktu widzenia jest coś nie tak, że to nie jest świat, w którym oni chcą żyć i gdzie wiele osób jakby czuje, jest najpierw na poziomie takiego właśnie przeczucia, że jest coś nie tak, oni tego nie chcą, że się w tym duszą, nie chcą właśnie być takimi zwierzątkami, to ich tłamsi, widzą zakłamanie tego systemu, widzą, że to, co się mówi, w ogóle nie pokrywa się z tym, co się dzieje i mają z tym problem. I wiele takich osób jakby zastanawia się, czy tak jest, czy mi się tylko wydaje, może ze mną jest coś nie tak. Wiele osób tak ma, prawda? Jakby najpierw zaczyna intuicyjnie czuć, że jest coś nie tak, ale nie wie co i nie wie, czy to z tym światem coś jest nie tak, czy to ze mną jest coś nie tak, prawda? Bo wszyscy dookoła zadowoleni, a często tak, że ci wszyscy dookoła to też grają, prawda? Bo nikt nie jest pewien, ludzie są coraz bardziej zastraszeni, więc gdzieś noszą te maski. I mogą nawet, może być tak, że dwie osoby siedzą przy jednym stole i każda będzie grać i nie będzie wiedziała, że ta druga osoba też ma wątpliwości, prawda? Więc moim zdaniem warto przede wszystkim inwestować w tych, którzy już czują, że jest coś nie tak, którzy się w tym duszą, którzy mają wrażenie, że ten system mi coś odbiera, że jest to właśnie niespójne i chcą coś z tym zrobić. I tu właśnie chodzi o to, żeby jasno powiedzieć, że to jest niespójne, że to jest zakłamane, że to, co ten system obiecuje, w ogóle nie pokrywa się z tym, co realizuje, że im więcej mówi o wolności, tym więcej zniewolenia, im więcej mówi o bogaceniu się, tym więcej jest biedy, że jest wszystko dokładnie odwrotnie. I moim zdaniem chodzi o to, żeby człowiek miał wybór. Żeby miał wybór i ja widzę, że właśnie ci, którzy czują, że jest coś nie tak i nie chcą tak żyć, zaczynają autentycznie budować jakąś swoją własną małą egzystencję gdzieś tam obok. I tutaj właśnie wracając do kwestii własności, dla tych ludzi własność jest niezwykle ważna. Właśnie, żeby mieć tą swoją własność, żeby ją gdzieś zabezpieczyć, żeby być też w jakiejś sieci ludzi, którzy się będą wzajemnie wspierać, wzajemnie sobie pomagać. Czyli autentycznie tworzy się jakieś takie równoległe społeczeństwo ludzi z własnością, z potrzebą posiadania często też i własnej ziemi, żeby rzeczywiście mieć jakąś tam swoją własną przestrzeń, zabezpieczenie. Ludzi niezwykle aktywnych, to jest niezwykle cenne, ludzi niezwykle przedsiębiorczych, ludzi bardzo skutecznych w swoim działaniu, którzy rzeczywiście są pracowici i bardzo tacy obrotni i to jest niesamowity kapitał. Ja naprawdę patrzę na to bardzo pozytywnie i moim zdaniem z tego wyrośnie coś dobrego, a te korporacje, właśnie wracając do tego, co zaczęłam mówić, mają coraz większy problem z tymi pracownikami, mają też coraz większy problem właśnie z tą mentalnością, jakąś taką roszczeniową, bez odpowiedzialności, albo jest inny problem. Kiedyś to było jasne, że jak się pracownika przeszkoli, to on w tej firmie przez ileś lat pracuje. To jest przeszkolenie pracownika, to jest inwestycja, prawda? A w tej chwili pracownicy już się też nie czują związani, prawda, z jakąś korporacją i przeskakują z kwiatka na kwiatek. I to też się staje coraz bardziej kosztowne, bo się pojawia wakat, trzeba znowu kogoś znaleźć. Cała procedura rekrutacyjna też jest kosztowna. Dla korporacji to jest obciążenie. Potem przeszkolenie i potem się nagle okazuje, że ten ktoś znowu po roku sobie gdzieś poszedł, prawda? Więc moim zdaniem ten system korporacyjny się zapętla i bo jest zbudowany na zupełnie fałszywych jakichś tam przesłankach i dlatego jakby jedną część tego świata właśnie widzę jako coś bardzo niedobrego dla ludzi,
ale każdy ma wybór, ale widzę też i te pozytywne trendy i uważam, że zamiast jakby tępić tamte, to lepiej jest wzmacniać właśnie to, co jest pozytywne. Nie wiem, czy się pojawiło jakieś pytanie, bo troszkę... No to zanim ja przejdę do swoich pytań, przepraszam bardzo, chyba tutaj ktoś w trzecim rzędzie, dobrze widzę, ktoś podniósł rękę. Jeszcze raz poproszę Państwa o podniesienie ręki, którzy... Dobrze, to tutaj na samym początku Państwa może poproszę i zobaczymy jeszcze, jak się uda, to pójdziemy do tyłu. Bardzo proszę Panią. Jako pierwsza mam wielką rękę. Dobrze, a to ja poproszę w takim razie tylko, żeby w miarę zwięźle zadać pytanie, bo ja powtórzę dla internautów, którzy nas oglądają. A chodzi o którą ustawę? Dobrze, to w takim razie powtórzę. Biorąc pod uwagę nowe ustawy, tutaj pani chodzi głównie o tą ustawę geodezyjną. Jak bronić się przed tym, a właściwie jak tworzyć ten świat, który no, będzie tą naszą alternatywą? Pani Magdalena. Jak tworzyć? No powiem tak, no, historia zawsze pokazywała, że wszystko to, co cenne, ważne i trwałe, no, wykuwa się w walce, prawda? Ja akurat nie uważam, że nie wiem, patrząc na swoje własne życie, gdzieś ta walka hartuje i też sprawdza i wiele rzeczy weryfikuje. No, ja jakby nie fiksowałabym się na tym jakimś takim myśleniu, wszystko albo nic, prawda? Że teraz, nie wiem, całe środowisko zostanie skażone, więc już w ogóle nie ma sensu. Możemy się gdzieś tam w trumnie pogrzebać, bo nam całą ziemię skażą. Rzeczywistość zawsze była taka, że gdzieś to każde zło było na końcu ostatecznie w jakiś sposób pokonane. Nie wiem jeszcze, jak to będzie pokonane. Jakby nie wiem jeszcze, jaka jest rola właśnie tego trendu, jakby czego to ma Polaków nauczyć, jakie siły to zmobilizuje do walki. Ja patrzę na to dynamicznie. No, jakby gdzieś to dno jest coraz głębsze, ale każde dno ma też gdzieś tam swój własny koniec. Jakby nie jestem w stanie powiedzieć szczegółowo, jak to zło zwalczymy, ale jakby nie wiązałabym tej kwestii na zasadzie, jak już jest ta ustawa i nam tą ziemię skażą, to już w ogóle wszystko stracone i już w ogóle nie ma sensu. No zgadza się, tak się dzieje, tylko że ten świat zachodni jest już bankrutem. No to już jest jak Titanic, który gdzieś zaczyna proces tonięcia i to jest kwestia czasu, kiedy to zatonie. Nie wiem, czy to będzie 10 lat, czy to będzie 30 lat, ale to zatonie, bo to w ten sposób po prostu nie ma przyszłości, bo ten system jest pasożytniczy i on zaczyna już własny ogon zjadać. Przede wszystkim już też widać te sprzeczne interesy tych poszczególnych aktorów. No, Ukraina została wykupiona na potęgę, prawda? Bo to jest jakby główny cel tej operacji. Ziemia została tam wykupiona po prostu przez zachodni kapitał, więc dlatego też rolnictwo w Polsce musi być zlikwidowane właśnie pod ten zachodni kapitał. Jak najbardziej widać po prostu, do czego to zmierza. Ale te państwa BRICS, to globalne południe zaczyna się od tego wszystkiego oddzielać. Dolar zaczyna być rugowany z obrotu międzynarodowego, a ten system bez dolara, bez tego dodruku, bez tej inflacji, która jest eksportowana na cały świat, on nie jest w stanie funkcjonować, bo on jest sztuczny. Właśnie to trzeba zrozumieć, że to jest pasożyt. To jest pasożyt, to jest sztuczne. Ten system, on nie jest silny. On jest silny jakby słabością ludzi. On jest silny tym, że ludzie się nie połapali na czas, że nie rozumieli tej bajki, nie wiedzieli, w czym uczestniczą.
zostali rozbici, przecież chociażby właśnie związki zawodowe, prawda? Przecież to były te instytucje, które tym kapitalistom rzeczywiście ciągle przeszkadzały. Związki zawodowe zostały rozbite, prawda? Wszystkie instytucje zostały rozbite, ale jakby sam ten system, w nim nie ma jakiejś substancji. On po prostu jakby szedł jak taki walec i się rozpędzał, ale już dalej nie ma co jeść. On nie ma już co jeść, co on jeszcze może przejeść, prawda? On już na tym zachodzie wszystko wykupił, ludzi zdemoralizował, ogłupił. I co dalej? I co dalej? Tych ludzi będzie coraz mniej, więc też kogo ma karmić tym zbożem, prawda? Więc ja ten system widzę po prostu jako bankruta. Ja myślę też cybernetycznie, więc jestem w stanie pewne procesy przemyśleć do końca. Jakby wiem, jak coś się skończy, zanim to się zadzieje. Jakby ja tą widzę, tę logikę, która się zadzieje. Ja nie jestem w stanie tylko powiedzieć, czy to będzie 10 lat, 20 lat, czy to będzie 30 lat. Ale to jest kwestia paru dekad i pojawi się przestrzeń do swego rodzaju, no, na zachodzie może i nawet budowania od podstaw. Ja uważam, że jesteśmy w takim momencie jak upadający Rzym, że świat zachodni jest w takim momencie jak właśnie upadający Rzym. Rzym 400 lat upadał, myślę, że teraz może to upaść szybciej właśnie ze względu na technikę i przyspieszenie wszystkiego. Jakby kwestią, która mnie zajmuje, to jest już jakby budowanie tego nowego, przeciąganie tego, co wartościowe z tego upadającego systemu do tego nowego, pokazywanie ludziom, że to jest teraz czas, żeby już naprawdę zacząć coś tworzyć, bo moim zdaniem my możemy być tym pokoleniem, które będzie tym fundamentem, które stworzy fundamenty. Ale czasem są rzeczy, na które nie mamy wpływ. Jakby też historia pokazuje, że pewne rzeczy gdzieś idą swoim własnym rytmem. I też jest kwestia tego, w co angażujemy swoją energię. Może jest tak, że on upadnie dopiero wtedy, kiedy będzie wystarczająco dużo ludzi, którzy już będą żyć w czymś alternatywnym po to, żeby jakby przejść do czegoś nowego. Ja przypuszczam, że to jest dokładnie odwrotnie niż ludzie myślą, że tamten system musi upaść i dopiero wtedy się będzie budować nowe. Moim zdaniem jest odwrotnie. Jak będzie już nowe i wystarczająco dużo osób w tym nowym, to dopiero to stare będzie mogło upaść. Moim zdaniem jest dokładnie odwrotnie, bo to jest jakby logiczne, prawda, żeby natura nie znosi próżni, prawda? Jak jedno upadnie i nie będzie nowego, to się po prostu zacznie jakiś system mafijny, silniejsi, nie wiem, przejmą, można powiedzieć, całe państwa, tak jak mafia przejmuje dzielnice i uważam, że to trzeba odwrotnie, więc ja jakby myślę cybernetycznie, więc widzę pewną logikę pewnego procesu i widzę ten zaczątek tego nowego i myślę, że naszym zadaniem jest stworzenie pewnego fundamentu, a to znaczy wyciągnięcie wniosku z tego, co było, dlaczego to było złe, dlaczego pewne rzeczy się tak zadziały, a nie inaczej. Kwestia wartości jest tutaj zupełnie fundamentalna, właśnie zrobić rachunek sumienia, według jakich wartości funkcjonuje. I być może to będzie tylko nasza rola, jakby stworzyć tylko fundamenty, ale więcej nie zobaczymy, prawda? Jakby inni będą budować następne pokolenia, a my już tego nie zobaczymy. Ale myślę, że jakby zamiast żyć tylko lękiem i strachem, to właśnie trzeba sobie zadać pytanie, co musi być. Albo inaczej, jak musi wyglądać fundament pod rzeczywiście taką solidną społeczną budowę i tutaj właśnie jest kwestia wartości, własności, właśnie stosunku do własności. Własności, która moim zdaniem zawsze musi być powiązana z określoną etyką. Własność jest też obowiązkiem. I uważam, że w tym liberalizmie właśnie, w tym mieszczańskim, tej całej ideologii liberalnej, takiej XIX-wiecznej, zabrakło tej idei właśnie tej społecznej odpowiedzialności własności, tej kwestii etyki, że własność to jest także odpowiedzialność wobec innych. I to jest właśnie to, na co zwraca uwagę chociażby Chesterton, Belloc, czy u nas Adam Dobroszyński. I to jest ten czas, gdzie
gdzie się pokazało, że mają rację. I moim zdaniem w kontekście tematu tego dzisiejszego spotkania ten fundament właśnie musi znaleźć tą równowagę, musi polegać właśnie na tym, że własność musi być powiązana z pewną moralnością i z odpowiedzialnością i z pewną prospołecznością, prawda? Że musi być ten filar tej prywatności, że moja własność jest rzeczywiście moją, ale własność jakby ze swojej istoty oznacza także odpowiedzialność, oznacza także tą właśnie myślenie w kategoriach tego, że to ma czemuś służyć, prawda? Jaki jest cel własności, jaka jest funkcja, że jak jestem właścicielem, to mam też pewne obowiązki, a nie tylko prawa. Poproszę kolejne pytanie, nie wiem, czy nam się uda, jakby... Pewnie jeszcze maksymalnie jedno, dwa, chyba że uda się jakoś, poproszę może troszeczkę wtedy krótsze odpowiedzi, to damy radę jeszcze jakieś pytanie. Bardzo proszę. To może, żebyśmy troszeczkę optymizmu rzucili w tę naszą przyszłość, bo w tym kierunku teraz zdążamy. Zresztą to spotkanie świadczy o tym, że nasze możliwości są ogromne. I to w kontekście odpowiedzialności jednostki. Myślę, że powinna nam się teraz jako nasza podstawa, fundament, jawić pedagogika własnego przykładu. Czyli to każdy z nas podejmuje ten cudowny wybór, w którą drogę idziemy. I myślę, że mamy do wyboru albo żyć w lęku, chorobie, strachu, lub też w zdrowiu, radości, uśmiechu. Ale to my jesteśmy kreatorami. I więc myślę, że tu, nie wiem jak wy odczuwacie, ale przyszłością jest z pewnością nasza własna postawa. Więc może nie oczekujemy od onych, kimkolwiek one są, tylko bardziej po prostu skoncentrujmy się na sobie, co zresztą nie jest dowodem. Jak tutaj byście pokazali ten drogowskaz, czy rzeczywiście odpowiedzialność jednostki może stać się tym fundamentem na przyszłość, tym sygnałem kreacyjnym? Pan tutaj jakby sugeruje, że ważne jest, żebyśmy my postawili sobie konkretną... Każdy z nas. Każdy z nas, absolutnie. Jako jednostka pewien nasz cel i czy to nie przypadkiem byłoby pewną drogą do zmiany, tej pozytywnej zmiany? Ja powiem krótko, moim zdaniem to się już naprawdę dzieje, jakby jest jakaś taka tendencja dziejowa, gdzie rzeczywiście ta indywidualna odpowiedzialność, to się nazywa tą świadomością, odgrywa kluczową rolę i myślę, że autentycznie coś takiego globalnie się dzieje i albo są ludzie, którzy wchodzą na ten poziom pewnej jakiejś takiej autonomiczności, samosterowności, są ludzie, którzy nie są kompletnie w stanie i cały czas są podpięci pod jakieś takie właśnie takich zewnętrznych rodziców, którzy mówią jak żyć, jak myśleć i coś takiego na pewno jest w powietrzu. Nie, to poproszę o kolejne pytanie. Chyba pan z tyłu, tak? Tutaj widzę, że bardzo bym poprosił pana. Tak, ja tutaj mam taką kwestię. Pan Adam mówił o tym, że właśnie korporacje promują pewną ideologię, aczkolwiek ja tutaj zauważę kompletnie odwrotny trend. Jak zauważymy poprzedni czerwiec, zauważyliśmy w statystykach, że korporacje takie jak Starbucks na początku promowały tęczowe naklejki w swoich restauracjach, aczkolwiek od pewnego momentu zaczęły nakazywać to zdjęcie, ponieważ zauważyły, że jest to nieopłacalne. Pan proponuje sojusz ekstremów, jako które propagują tę ideologię. Aczkolwiek tutaj zaproponuję kompletnie inne wyjście. One to robią tylko dlatego, bo to się opłaca. Ja tutaj nie zarzucałbym im ideologii, to właśnie jest tylko biznes. Pan powiedział o tym, że zdecydowanie trochę chce pan tutaj jakby taką igłę włożyć, a może nawet coś więcej niż igłę. Czy przypadkiem to nie jest tak, że za tymi korporacjami nie idzie ideologia, a może po prostu zwykły zysk? I pan powiedział o Starbucksie, który zmienia swoją politykę, chociażby w stosunku do osób LGBT, może nie tyle co politykę firmy, co propagowanie pewnej idei, prawda, która... Czego? W krajach arabskich? Tak, na przykład. Nie wiedziałem, że w krajach arabskich to miały taką wojnę, w ogóle też. Ja powiem tak, dlatego że korporacje oczywiście propagują pewne wizje świata, pewne ideologie i tak dalej, ale korporacje robią to dlatego, że spodziewają się, że jakby kultura, którą współkreują, zapewni im większe zyski. Jeśli korporacja spotka się
z twardym oporem i na przykład bojkotem swoich produktów z tego powodu i zaczynają się straty, no to korporacja się cofa. Generalnie firmy działają dla pieniędzy. Więc jeżeli coś zaczyna przynosić drobne straty ze względu na sympatie ideologiczne swoich właścicieli, mogą w to iść. Ale jeśli coś zaczyna przynosić poważne straty, no to zaczynają się cofać. Problem polega na tym, że my bardzo często nie reagujemy. Myślę, że w krajach arabskich, jak się pojawiły tęczowe loga korporacji, to po prostu gwałtownie spadły sprzedaż produktów czy też usług, które te korporacje świadczyły. A jeśli taka sprzedaż nie spada, ponieważ konsumenci w ogóle nie głosują nogami, jak to się mówi, tak jak Polacy częstokroć robią, no to wtedy to jest, bym powiedział, radosna twórczość. My nie reagujemy. Ja powiem tak, w tej chwili można było sobie... Przepraszam. Na zdrówko. Można było sobie ostatnio zobaczyć taki fajny filmik, który zrobił jeden z kandydatów Konfederacji w Warszawie, pan Sebastian Ross, który poszedł do jednego z takich sieciówek i zobaczył, nagrał to i puścił to u siebie tam na Twitterze. Taki filmik, zobaczył taką reklamę ubrań dla młodzieży i była taka wielka reklama, gdzie dziewczynka nosiła bluzkę z napisem po angielsku dziwka. Tak. No i wezwał kierownika sklepu i się pyta, panie, co to jest? Wie pan co, ja mam też córkę i uważam, że jest to coś bulwersującego, no ale firma kazała, to co ja mogę zrobić? Ja tylko tutaj pracuję. No to on tam nalepił na tym paseczek, żeby nie było widać, prawda, i mu prosił go zresztą wprost ten pracownik, żeby pan napisał skargę do szefów. Jak szefowie zobaczą, że są skargi, to wtedy natychmiast wymiękają, bo to powoduje ograniczenie zysków. Dlatego, że cały ten system polega na tym, że 90% ludziom to w ogóle wszystko jedno. Powiedzmy sobie szczerze, są to tak zwane pelikany, jak ja ich nazywam, czyli osoby, pelikany łykacze, nawet bym powiedział specjalny gatunek, tak. Lemingi, pelikany, lemingi, tak. Ja uważam, że pelikan jest fajniejszy, bo pelikan po prostu, ja sobie obejrzałem, dlaczego stawiałem pelikan, obejrzałem sobie parę filmów o pelikanach na YouTubie, już zrozumiałem, pelikan po prostu wrzuca do gardła wszystko, nawet obcęgi. Jak złapie, to wrzuci, tak. Nawet widziałem pelikana, który próbował psa wrzucić, tylko pies był większy od niego, faceta za głowę złapał, bo próbował wrzucić, prawda, i tak dalej. Po prostu 90% ludzi to są pelikany. Jest te 10% ludzi, którzy są zdolni do reagowania i musimy to robić. I też pan profesor jakoś nazywa? Nie. Znaczy to są ludzie. Ludzie, po prostu. Homo sapiens, czyli istota sapiąca, więc myśląca. Tak. I która reaguje. Problem polega na tym, że my w Polsce się odzwyczailiśmy od reagowania. To znaczy reagujemy sami do siebie w duchu albo powiemy do kogoś znajomego i tak dalej, to się nie przedostaje do opinii publicznej. I przestaliśmy reagować, a ci, co reagują, jest to dobrze zorganizowana, bardzo nieliczna mniejszość, zwykle właśnie taka w duchu neomarksizmu, o którymśmy mówili, które na przykład terroryzuje w tej chwili właścicieli różnych lokali, hoteli i tak dalej na robienie spotkań z osobami o innych poglądach, dlatego że od razu dają najniższe oceny możliwe lokalu, firmy i tak dalej, prawda, i w ten sposób wymuszają na właścicielach tych firm wymawianie sali i tak dalej, w ten sposób można powiedzieć, ograniczają wolność słowa w Polsce. A czy my robimy coś takiego? Rzadko coś takiego robimy, tak. Tam taka sprawa w Polsce to chyba była jak z Empikiem kiedyś. Pani Czubaszek wystąpiła chyba z Nergalem przed świętami Bożego Narodzenia. Ale problem polega na tym, że jak zrobimy kontrmanifestację, to jeszcze wzbudza większe zainteresowanie. Ja na przykład tak patrzę teraz na ten film Agnieszki Holland, czy robienie całych tych wypowiedzi polityków i tak dalej, czy one naprawdę powodują, że mniej ludzi ten film obejrzy? Właśnie jest odwrotnie. Film powinien być przemilczany całkowicie od A do Z. W kinach, gdzie jest wyświetlany, wszyscy powinni się zmawiać przez media społecznościowe, że dajemy najniższe możliwe noty
tym kinom i tak dalej, żeby one gwałtownie spadały. Piszemy do nich akcje mailowe, że jeśli państwo taki film puszczacie, to my do państwa kina nie chodzimy i będziemy namawiali wszystkich sąsiadów. Deklarować w mediach społecznościowych, że nie chodzimy do tego i tego kina, prawda, i tak dalej. Zobaczycie państwo, że po tygodniu, gdyby taką akcję zrobić, kina same rezygnowałyby z wyświetlania tego filmu. Tylko że problem polega na tym, że tak zwana, jak to się nieładnie mówi, nasza strona takich rzeczy kompletnie nie robi, nie umie, a jak zrobi, to także robi reklamę. Jeśli się na przykład wypowiadają politycy o filmie i mówiąc, że to jest tam, nie wiem, słyszałem, że to jest w duchu Łukaszenki, prawda, i Putina, propaganda i tak dalej. No słuchajcie, no ja szczerze od razu sam miałem ochotę pójść zobaczyć, co tam jest na tym filmie. No bo to jest naturalne, no tak. To jest de facto kryptoreklama tego filmu. Ja powiem szczerze, ja bym na miejscu Agnieszki Holland, może nie Agnieszki Holland, ale firmy, która ten film wyprodukowała, wpłacił 100 tysięcy złotych na konto wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, żeby Jarosław Kaczyński zabrał głos w tej sprawie. I zabrał. Tak. Tak. Za darmo, tak. I to jest błąd. To jest ewidentny błąd. To musi być niewielkie nazwiska, które będą, prawda, wszystkie media mówić o tym, że one mówią o tym filmie, tylko to jest kwestia zorganizowania się w mediach społecznościowych. Piszemy maile, dajemy jedyneczki, prawda, w ocenach tym kinom i tak dalej. To działa. Ja powiem jeszcze jedno zdanie, jeśli chodzi o tę zmianę, bo to jest ciekawe, dlatego że neoliberalizm zakładał, że podbije cały świat, jakby to było wpisane w tą logikę, że on przetoczy się po całości, a w momencie, kiedy to tak zwane globalne południe zaczęło się organizować i rzeczywiście w państwach BRICS to jest jakby oczywiste, że się odcinają od tych tak zwanych zachodnich wartości, to zaczęło wymuszać wiele zmian właśnie na takim szczeblu globalnym, bo te korporacje zobaczyły, że tam już nie ma żartów, prawda? Tam te państwa funkcjonują i tam jest, a przede wszystkim państwa arabskie, to są bogate państwa, tam jest pieniądz, więc to już żarty się skończyły, można powiedzieć. To już żarty się skończyły i to wejście do gry i ta właśnie samoorganizacja tych państw BRICS, które funkcjonują już w oparciu o zupełnie inny system, ona będzie wymuszała wiele zmian i będziemy to po prostu oglądać, będziemy tego świadkiem. Bardzo proszę, to już będzie ostatnie pytanie. Mam pytanie o długoterminowe, strategiczne cele ideologii LGBT czy WOW. O co chodzi? Chodzi o depopulację, czy chodzi o atomizację rodzin i większą... LGBT, jakby pan mógł powiedzieć co, bo nie usłyszałem. A, woke. Woke? Wokeryzm, jak to się po polsku mówi. Nie wiem, może państwo wytłumaczą, jak wiecie, co to jest. Ja nie znam tej ideologii woke, ale to z miłą chęcią się dowiem. W każdym... To już tylko powiem internautom, którzy nas oglądają, jakie są długofalowe cele ideologii woke. Czy to jest niszczenie rodziny, czy jakieś działania związane właśnie z, pan powiedział, z poszerzeniem jakby wpływów, tak, LGBT? Tak. Znaczy z tego co wiem, tak zwany wokeryzm, to jest zupełnie nowe słowo w Polsce. Ja się spotkałem z nim rok temu na jakiejś konferencji naukowej, przyjechała jakaś pani profesor z Francji, z którą rozmawiałem i która mi mówi o ideologii woke. Ja myślę, o co chodzi? Tak. A ona tak się na mnie spojrzała zdziwiona, że ja nie wiem o co chodzi. Tak. I zaczęła mi tłumaczyć. A, zaściankowa tak, Polska. Tak, zaściankowa Polska, nie dotarło jeszcze tak. Ale ona nie była zwolenniczką tej ideologii, ona raczej mówiła o tym z przerażeniem. To jest to wszystkie te feminizmy, LGBT i tak dalej, to są te wszystkie mniejszości, które usuwają z życia publicznego wszystkie głosy przeciwne. Czyli to jest nie tyle ideologia raczej, co pewna strategia, bym powiedział, społeczno-polityczna, na przykład, że jak, dajmy na to, urządzamy tutaj takie spotkanie no to robimy, że aktywiszcza wszystkie siedzą i piszą maile na przykład do ratusza warszawskiego, żeby zlikwidować tutaj, wypowiedzieć umowę naszej kawiarni. Tak, na tym to polega, ten cały... Tak, wykluczenia takiego... A to wok, to z jakiego słowa w sensie to pochodzi? Szczerze mówiąc, nie wiem. Woke.
ale po polsku się mówi wokeryzm. Przepraszam, jakby ktoś z Państwa tam powiedział z tyłu, ale jakby jedna osoba mogła powiedzieć... O czym? Niusza? Obudzenie. Obudzenie. Nie. Nie. Nie, nie wake, tylko wok. Wok? Aha, chyba, że o to chodzi. Może. Może. Tak. Znaczy po polsku widziałem, słyszałem wokeryzm, jako tak samo jak LGBT zamiast LGBT, prawda, tak, na tym to polega. Ale zaraz, a pytanie dotyczyło generalnie... Jaka jest jakby cel tego działania? A nie, no cele to jest oczywiście dezintegracja społeczna. To właśnie chodzi o to, żeby żadne słowa nic nie znaczyły, żeby że tak powiem, ta grupa neomarksistowskich ideologów panowała nad kulturą i życiem społeczno-politycznym, żeby wszyscy ci, którzy używają innych słów, zostali wykluczeni. Zauważcie Państwo, że to już się dzieje, na przykład teraz mamy we Francji tą ustawę, projekt ustawy, którą popierają wszystkie partie poza Rassemblement National, to znaczy penalizacji wątpienia o ociepleniu klimatu. Wszystkie wypowiedzi wątpiące, że mamy do czynienia z ociepleniem klimatu i że jest to z winy człowieka, mają być penalizowane. Tak. Tak, także to są właśnie tego typu elementy. Zauważmy w polskiej na przykład mediach takich jakichś różnych takich liberalno-lewicowych, już nie ma prostytutek, są już tylko sex workerki i uważają, że każdy, kto używa, prawda, tradycyjnego określenia, to jest nietolerancyjny. Czyli dla w ogóle ich pracy. Ta koszulka powinna inaczej mieć nazwę, prawda? No, seks workerka powinna być, tak. I dyskryminacja na tej koszulce nastąpiła. Tak, a to oczywiście oznacza również zagładę wszelkich norm moralnych. No bo powiedzmy szczerze, prostytutkę każdy słowo słyszy to słowo i traktuje, a seks workerka to brzmi zupełnie jako, tak. Jeszcze bym tutaj Magdalena powiedziała, że ale z rewolucją też jest tak, że jakby ona ma swoją logikę. Jak to się zaczęło, to można powiedzieć, każda fala wywołuje swoją kolejną falę. I właśnie kwestia genderyzmu LGBT to jest jakby pewien, można powiedzieć, naturalny element, jakby kolej tej rewolucji, dlatego że tutaj chodzi właśnie o tą emancypację z biologii. Jakby uważa się, że ta właśnie ta płeć psychiczna, społeczna, prawda, nie pokrywa się z tą płcią biologiczną, czyli jest to jakby sprawdzenie, na ile rzeczywiście jakby, na ile człowiek sobie może pozwolić, na ile się może wyemancypować. I tutaj przychodzi oczywiście też technologia, która umożliwia zmianę płci, prawda. 100 lat temu to byłoby niemożliwe, no bo jakby zmiana płci mogłaby się ograniczyć tylko do tego, że faceci zaczynają chodzić w sukienkach, prawda, a kobiety zaczynają w męskich strojach, bo wtedy było jasno powiedziane strój męski, strój kobiecy i do tego się to mogłoby gdzieś tam ograniczać. Więc jak się popatrzy na logikę rewolucji, ten proces emancypacji jest jakby, on postępuje, jakby najpierw emancypacja, nie wiem, z religii, gdzieś tam z kościoła, powiedzmy protestantyzm, później emancypacja spod władzy królów, prawda, potem emancypacja gdzieś tam spod władzy rodziców. Przecież ten jakby to, że dzieci 18-letnie mogą robić co chcą, to też jest nowe, to jest owoc rewolucji, prawda. Wcześniej było zupełnie inaczej. Więc jakby moim zdaniem tutaj też jest pewna naturalna logika, jakby to przechodzi od elementu do elementu, a teraz właśnie już jest ten moment tej emancypacji spod władzy języka i moim zdaniem to się musi przetoczyć do końca. I jak już dojdzie do końca, to wtedy gdzieś przyjdzie ten proces refleksji, żeby zadać różne fundamentalne pytania, chociażby właśnie o płeć, prawda, bo jakby prawdą jest, że wiele rzeczy jest społecznie tylko i wyłącznie uwarunkowanych i nie ma jakby statusu rzeczywiście natury rzeczy, natury człowieka i często jest nawet tak, że trudno jest powiedzieć, co jest rzeczywiście naturalne, a co jest
społeczne, co jest prawdą, a co jest naszymi tylko przekonaniami, prawda? Jakby w tym wyrastaliśmy i to jest dla nas oczywiste i uważamy, że tak musi być, a wcale tak nie musi być. To jest tylko i wyłącznie społecznie uwarunkowane, więc moim zdaniem ten proces musi się przetoczyć do końca i po to, żeby na końcu chociażby właśnie znaleźć odpowiedzi na różne pytania o chociażby o naturę człowieka, co autentycznie jest w naszej naturze, kim autentycznie my jesteśmy poza różnymi jakimiś społecznymi przesądami i kulturowymi jakimiś ograniczeniami, które są relatywne, więc ale to aktywne propagowanie tego ma na pewno taki cel właśnie jakiejś dezintegracji społecznej i tworzenie ludzi z coraz większymi zaburzeniami psychicznymi, też coraz już więcej się mówi o tym. I to właśnie pokazuje, że jakby po tym złu przychodzi dobro. Ileś osób zmieniło płeć i mamy już do czynienia z osobami, które tego żałują. Przede wszystkim wiedzą, że to nie rozwiązało ich problemów, że problemy leżały gdzieś indziej i zmiana płci sprawiła, że te same problemy zostały, a doszły do tego nowe problemy, więc już są książki na ten temat, że te osoby czują się oszukane przez te wszystkie środowiska tych, prawda, promotorów tego, że to wcale nie jest tak pięknie, jak miało być, więc już jesteśmy w procesie refleksji, ona już jest. I to gdzieś moim zdaniem za 10-20 lat ludzie się będą stukać w głowę, jak będą sobie przypominać te czasy, że ludzie to robili. I jakby ja na to patrzę... To jest bardzo pozytywna wizja. Jak to się już dzieje po prostu, to się już dzieje, tylko ten walec się musi przetoczyć i ja jakby widzę, że chyba ileś rzeczy właśnie się dzieje po to, żebyśmy my przeszli jakiś proces rozumienia i doświadczalnie czegoś namacali i tylko chodzi o to, żeby widzieć też tą lekcję, którą można z tego wywieźć i zastanowić się, co z tą wiedzą zrobić. Panie profesorze, jeszcze ostatnie zdanie. Ja jeszcze i tak mam pytanie na koniec kończące, więc... To jest wersja optymistyczna, którą Magda zaprezentowała, jest jeszcze pesymistyczna. Tak. Czy pamiętacie państwo taki film Walka o ogień? Tak. I tam taka rozmowa. A drugi... To jest właśnie po rewolucji postmodernistycznej językowej, tak, świat, że na tym się rozmowa ludzka skończy, ponieważ słowa jak nic nie będą znaczyć, no to trzeba będzie jak ludzie pierwotni, a drugi będzie machał głową, że tak. Z państwa rozmowy oraz z tej książki, we mnie, kiedy szczególnie ją czytałem, pojawiło się takie podejście, które... bardzo mocno prowokowało mnie do zastanowienia się, no bo jestem katolikiem. Wydaje mi się, że konserwatywnym pod względem światopoglądowym, ale liberalnym pod względem gospodarczym. Mógłbym nazwać się, że jestem zwolennikiem wolnego rynku, ale nie na zasadach bardzo szerokich, chociaż myślę, że dosyć otwartych. I w pewnym momencie zorientowałem się, że te moje poglądy socjalne to doprowadzają do neomarksizmu, a te moje poglądy liberalne doprowadzają do neoliberalizmu. Wprawdzie tutaj może ten światopogląd katolicki nie został taki, chyba w ogóle tutaj nawet nie było wspomniane o Hararim, z tego co pamiętam, prawda? No, już mieliśmy spotkanie o Hararim oddzielne, także polecam obejrzeć, też kilkadziesiąt tysięcy osób oglądało, a ostatnie o niemieckim śnie o imperium też chyba sto ileś tysięcy miało wyświetleń. Niesamowite dwa spotkania, a na tym nie koniec, bo mamy kolejne zaplanowane, o czym powiem państwu na sam koniec naszego spotkania, a właściwie poproszę pana profesora. Powiedziała pani Magdaleno o Chestertonie. My w ogóle mamy w planach takie spotkanie z chestertonistami, bo myślę, że to jest niesamowicie ciekawe. I takim wyjściem jest, myślę, że dystrybucjonizm, o który chciałem zapytać, żebyście państwo może powiedzieli, bo to jest pewna droga, która paradoksalnie ona jest związana ideowo z tymi działaniami, ale proponuje coś zupełnie innego. To może panią Magdalenę poproszę. Tak jak wiadomo, Chesterton krytykował kapitalizm za to, że w kapitalizmie jest za mało kapitalistów, prawda? To jest ta idea, że kapitalizm ma rzeczywiście, i tutaj zgadza się nawet z Marksem, tą tendencję do monopolizacji, prawda? Albo do oligarchizacji. Jego idea polegała właśnie na tym, żeby nie iść w kierunku proletaryzacji, czyli tworzenia jakichś socjalistycznych rozwiązań, które będą tworzyć ochronę dla tych proletariuszy,
tylko żeby upowszechniać własność, żeby jak najwięcej osób była na swoim. I jakby moim zdaniem, no, recepta jest cały czas aktualna, prawda? Społeczeństwo ludzi, którzy są właścicielami, jest moim zdaniem społeczeństwem zdrowszym, bo taki człowiek musi brać odpowiedzialność, musi pracować, uczyć się wielu rzeczy. Do tej pory no, nie było możliwości, żeby to stworzyć. Moim zdaniem właśnie dlatego, że ten kapitał był cały czas na tej drodze do tej kumulacji. On się cały czas powiększał. Ta grupa tych bogatych była coraz bogatsza, ale moim zdaniem ten proces dochodzi po prostu do ściany, bo już dalej się nie da. I, no i jest teraz kwestia, jak to się skończy, bo po prostu uważam, że ten proces po prostu już autentycznie dochodzi do ściany. Więc ja uważam, że to jest właśnie ten czas, gdzie te zasady można wprowadzać i moim zdaniem to się już w jakimś sensie dzieje właśnie. Tak jak się gdzieś tam spotykam z ludźmi, którzy wysiadają albo już wysiedli z tego pociągu, oni naprawdę tak żyją. No, gdzieś ja tych ludzi spotykam, prawda? Stąd wiem, że oni są. Tworzą różne swoje, nie wiem, gospodarstwa, jakieś tam swoje własne biznesy, jakoś prosperują, jakoś gdzieś tam pływają, prawda? Gdzieś tam się potrafią przeciskać, jakoś potrafią sobie poradzić i to się dzieje. To jest na razie mikroskala, ale moim zdaniem to są takie właśnie iskierki tego nowego. I co jest tutaj takie właśnie ciekawe, że oni robią to spontanicznie. To nie jest tak, że to jest odgórnie, nie wiem, poczytali Chestertona i postanowili wdrażać tę ideę w życie, tylko autentycznie robią to z potrzeby serca, a większość z nich o Chestertonie nigdy nie słyszała, prawda? Więc to pokazuje, że to jest gdzieś w naturze rzeczy, gdzieś w naturze człowieka i gdzieś zaczyna się pojawiać przestrzeń dla takich osób i jakby klimat dla takich osób i powietrze dla takich osób. To możemy się umówić, że w przyszłości zrobimy takie spotkanie też o chestertonizmie, czy w ogóle o dystrybucjonizmie jako idei. Natomiast nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pan profesor zaczął interesować się ezoteryką. I pan profesor będzie miał następne spotkanie właśnie związane z ezoteryką u nas. Także panie profesorze, jakby pan mógł chociaż nam powiedzieć dwa zdania o tej ezoteryce, co pana w niej zafascynowało i dlaczego pan zajął się tym tematem. To może powiem inaczej, ja w ogóle nie fascynuję się ezoteryką, po prostu napisałem na ten temat książkę, tak. Ezoteryka jest mi zupełnie obca. Napisałem książkę, która w tej chwili ma w poniedziałek po korekcie wrócić, pod tytułem Konserwatyzm ezoteryczny i będzie to dotyczyło ezoteryki konserwatywnej, takiej prawicowej, mało znanej w Polsce, takiego nurtu, który się zwie martynizmem, czyli wolnomularstwa, które absolutnie nie było rewolucyjne, lewicowe i tak dalej, tylko wprost przeciwnie, popierało królów, arystokrację i tak dalej. To jest taki wątek, który mnie zaciekawił, jakby wcześniej nieprzebadany w literaturze, znaczy przebadany w poszczególnych osobach, ale nieprzebadany jako całe zjawisko nurt myśli politycznej, także taką książeczkę sobie napisałem. To od razu wszystkich krytyków mówię, nie jestem ezoterykiem. Opisałem cudze poglądy, z którymi generalnie sam się nie zgadzam, jako ciekawy temat badawczy. Po prostu są ludzie, którzy tak myślą. Pod względem idei. Tak, pod względem idei. No to jakbym ja miałem oczywiście zafascynowanie ideą. Tak, nie, bo ja się aż boję. Po tym, jak pan przeczytał tą książkę i powiedział, że neoliberalizm się panu spodobał w pewnych aspektach, dlatego że zwracam uwagę, jakbym prowadził kawiarnię, neoliberalizm prowadzi do takiego zjawiska w kawiarni, które zostało ładnie ujęte w filmie z Louis de Finesem, Skrzydełko czy nóżka. Tak. Mhm. Trikatel przejmie pana tutaj kawiarnię, prawda? I na końcu ostatnia scena. Pamięta pan ten film? Film pamiętam, ale ostatni scena. Ostatnia scena, kiedy Louis de Finès zostaje wybrany do Akademii Francuskiej i je tradycyjnie zrobione ciastko cesarskie. I tam jest taka ostatnia scena, jak pan nie pamięta i ci, którzy nie pamiętają, obejrzyjcie sobie państwo film od nowa. Właściwie ostatniej sceny nie do zrozumienia bez obejrzenia całego filmu. I kiedy się okazuje, że nawet ciastko cesarskie jest w produkcji Trikatela.
A pan Louis de Funès był zwolennikiem Piusa X, prawda, był prawowitym katolikiem, także tym bardziej na pewno obejrzę. Drodzy Państwo, poproszę o brawa dla naszych gości. Pan profesor Adam Bieloński, pani Magdalena Ziemczek-Bielomska, wydawnictwo Pro Vita Bona, autorzy wielu książek, związani również ze środowiskiem dziennikarskim, bo tworzą swój magazyn. Drodzy Państwo, serdecznie dziękuję za ten dzisiejszy wieczór i za rozmowę na temat, który myślę, że niesamowicie jest istotny, bo daje szeroki ogląd danej sprawy. Szczególnie czytając tę książkę, mi się wiele elementów w swojej głowie otwierało i bardzo mi się podobało to porównanie, bo sam się zastanawiałem w ten moment, czy ja rzeczywiście tą osobę popierałem i czy to robiłem słusznie, czy nie. Także miałem z panem trochę polemiki podczas czytania. Bardzo miło się czytało i polecam państwu bardzo serdecznie. Jak zapowiedzieliśmy, to spotkanie o ezoteryzmie konserwatywnym odbędzie się w listopadzie, na które państwa serdecznie zapraszamy. Zapraszamy również państwa na nasze spotkania, które są w harmonogramie Agere Contra. Mogę państwu zapowiedzieć, że już na początku października będziemy mieli właśnie spotkanie trochę jakby nawiązujące do dzisiejszego tematu o tym, czy Europa powinna być czy Europą ojczyzn, Unia Europejska. Wystąpił u nas wiceminister sprawiedliwości pan Sebastian Kaleta. Będzie można podyskutować sobie na ten temat, tym bardziej, że będzie przed wyborami, także zachęcam, żeby zadawać trudne pytania. Do tego też, drodzy państwo, w poniedziałek będzie u nas prezes Instytutu Myśli Szumana, pan profesor Krysiak, na którym będziemy rozmawiali właśnie, czy Europa jest w stanie przetrwać bez myśli Szumana, czyli bez założycielskiego nurtu pod względem chrześcijańskim, ale Szuman sam w sobie, czy był konserwatystą, czy był liberałem, jaki miał swój sposób działania, to będzie okazja porozmawiać w poniedziałek, na to serdecznie państwa zapraszam. Także będzie nam bardzo miło państwa ponownie gościć. Ja serdecznie dziękuję jeszcze raz naszym gościom, niezmiernie mi było miło, dziękuję państwu, dziękuję oczywiście telewizji EWTN. Zapraszam państwa, byście przyszli do kawiarni Agere Contra, nie tylko na spotkanie, mamy pyszne ciasta, robimy ciasta bez cukru, bez glutenu, mamy ciasta keto. Bez trikatela, ale zobaczę co to jest, może wprowadzimy. Będzie nam bardzo miło, chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł, czy nie wprowadzać, bo nie? No to już będę wiedział, że nie. Ciastka u trikatela, podobnie jak i wszystkie inne produkty spożywcze, produkowane są z tej samej masy i w zależności od tego, jaki guziczek się naciśnie, to wyskakuje sałata, kurczak albo ciastko. Ale myślę, że to jest jakiś ciekawy model gospodarczy, który ktoś zastosował. Przyszłościowy, tak. Tak. Drodzy państwo, ja poproszę państwa, żebyście pozostali jeszcze dosłownie sekundeczkę na miejscach. Ja podziękuję jeszcze raz dziękuję internautom. Zakończymy transmisję. Ja powiem dosłownie do państwa jedno zdanie już po transmisji i będzie to koniec naszego wieczoru. Także jeszcze raz poproszę o brawa dla naszych gości.